Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie z tej strony Żuraw.pl i jesteśmy dzisiaj na strumyczku sesji Zewu Cthulhu, trzecia część przygody sprzed tysiącleci, która jest autorstwa Krzysztofa Piskorskiego, onegdaj przed wieloma laty opublikowana w czasopiśmie Magia i Miecz, a dzisiaj Krzysztof Piskorski jest w miarę znanym polskim pisarzem fantastyki i pracuje w wrocławskim Awaken Realms i produkuje planszówki między innymi też. Ze mną są moi wspaniali gracze i oczywiście wierna trójka Zew Cthulhowa, czyli Kasia, blogerka z warszawskich spacerków z Kasią i miłośniczka komiksów, jako Ernest Myrtle Pastor. Później jest Michał Ksaszers jako Finlay Jackson Fałszerz. I na końcu Yasamet, cosplayerka z Yasamet Zone i reprezentantka kanału Zębatka jako Joshua Peabody Green Gentleman. Tak, no dobrze, to ktoś cokolwiek przypomni z wydarzeń z zamierzchłej przeszłości z ostatnich sesji, dwóch, albo chociaż ostatniej. Nie działo się dużo. Ale ważnych rzeczy. Nie, akurat poprzednie sesje to jakoś tak odczuwam ją bardziej przegadaną. No bo co, na pierwszej sesji znaleźliśmy ciało naszego przyjaciela i z jego lokaja w kompletnym amoku, niezdolnego do komunikacji. Long story short, przeszukaliśmy dom, przeszukaliśmy biuro mości pana. Ktoś by mi mógł podrzucać nazwiska, bo jestem bardzo słaby człowiek. Dom Stanleya Herbera. Tak, dom Stanleya Herbera i sam Stanley prawdopodobnie popełnił samobójstwo albo ktoś go zmusił do strzelania sobie w głowę. Wcześniej strzelał w jakimś losowych kierunkach. Wreszcie zdaliśmy lokaja Francisa w ręce psychiatry i poprzez niego do psychiatryka. Policja obadała ten dom. Dziwnym przypadkiem szef Scotland Yardu, czyli miejscowej policji, również... No nie szef, inspektor z Scotland Yardu. Inspektor? On nie był wysoko postawiony? Nie, inspektor. Dobra, w każdym razie pan Robert Cook też dziwnym trafem należy do Towarzystwa Ezoterycznego, czy jak to dokładnie się nazywało? Londyńskie Towarzystwo Ezoteryczne. Tak, i zainteresował się tą sprawą bardzo żywo. Bractwo, dokładnie. Londyńskie Bractwo. Okej. Okay. I w sumie na ostatniej sesji to zawitaliśmy głównie do tego bractwa, żeby... Pogadaliśmy z panem Robertem i zawitaliśmy do tego bractwa, żeby zorientować się co i jak. Okazuje się, że szykują się do jakiegoś rytuału, o którym w sumie niewiele wiedzą i pan nasz nieboszczyk, pan Stanley, był bardzo przeciwny temu rytuałowi i bardzo nie chciał, żeby on został przeprowadzony, a teraz skoro pana Stanleya nie ma, to nie ma przeciwwskazań, żeby ten rytuał odprawić w dniu kolejnym, który się właśnie zaczyna. Namierzyliśmy kilka osób, w tym dwóch podejrzanych, czyli pana Tomasa Rosa i Jacka Heinza. Pamiętam, że jeden z nich zachowywał się totalnie jak robot kontrolowany przez tego drugiego, ale nie pamiętam, który był który. I tyle. Na ten moment dzień nam się skończył i zaczyna nam się dzień następny. Mamy jeszcze dziwną laskę, którą dostaliśmy na samym początku. W sumie też inny nieboszczyk nam ją wcisnął w ręce. Ponoć pan Stanley stwierdził, że jesteśmy najbardziej odpowiednimi osobami do przyjęcia tej laski. I chyba tyle. No też dobrze. Mi chcę uzupełnić. Na pewno nie będą na nas miło patrzeć po tej imprezie, na której narobiliśmy trochę zamieszania. Ty szczególnie w tym szlafroku. No nie, część tam nie bardzo przychylnie patrzyła i chciała razem ze mną nową modę wprowadzić w Londynie, no ale były ważniejsze sprawy. A, że jak tamten był pseudorobotyczny, to tak jakby nie dało się w tym samym momencie myśleć, tak jakby był jeden mózg na dwa ciała. Trochę tak, takie było zachowanie. Jeden mózg nie kontrolował obydwu. Mm-hmm. Jak ich się na chwilę rozdzieliło, to ten, który zachowywał się bardziej robotycznie, chyba właśnie był Jack, to tracił jakby pozór i powtarzał jakieś wybrane frazy, chyba sztywnie nauczone, żeby bez ładu i składu, bez względu na pytanie. Chyba tak, ten Thomas Ross to jest chyba ten nowy, ten taki tajemniczy francuski Niemiec. Nie, Thomas Ross jest Niemcem, który z jakiegoś powodu zaczął przeklinać po francusku, tak? Tak. I trzymał się z Jackiem Heinzem. No. To
Chyba tyle. Chyba skończyliśmy na tym, że idziemy wieczorem na spoczynek i rano mieliśmy się udać psychiatryk i inspektor z laską podpytać. Tak, coś. I do pana inspektora musimy się z tą laską wybrać, pokazać mu to. To chyba wcześniej pierwsze co to profesorek chyba, znaczy inspektor. Lepiej. Można. Bo myślę, że znajdziemy go w centrali Scotland Yard, a przynajmniej ja mam taką nadzieję. Czyli rozumiem, że po zwyczajowym siadanku londyńskim z herbatką bądź kawką udajecie się w miarę wcześniej jeszcze do posterunku Scotland Yardu, żeby zastać, porozmawiać z inspektorem Robertem Cookiem, tak? Oczywiście, o ile pan Ernest Mytl, starszy nasz już ksiądz duchowny, dał radę wstać wcześniej. Oj, 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 właśnie w moim wieku się głównie wstaje wcześniej. Tak, długo się nie siedzi. Prawdopodobnie byłem pierwszy przed wszystkimi, już czekałem, więc spoko, spoko, pod tym kątem. Zobaczymy jak pod innymi kątami, mam nadzieję, że nie trzeba będzie nikogo ścigać porosownie, ale jeśli chodzi o poranne wstawanie... Pościg nie jest kwestią dżentelmeńską. Ja również mam nadzieję, że do takich barbarzyńskich kwestii nie dojdzie. Ech, panie Erneście, a czy przypadkiem czegoś ciekawego w prasie nie pisali? W końcu myślę, że śmierć możnego Stanleya w końcu się rozeszła po Londynie. No właśnie, my spotkaliśmy poprzednim razem jakiegoś Jamesa Jonesa? Tak, tak, na tym spotkaniu Bractwa Ezoterycznego jednym z członków jest James Lones, który jest dziennikarzem, młodym dziennikarzem, który tam... Szuka sensacji, pamiętam. Tak, tak, i on właśnie pisuje o rzeczach związanych z tematami archeologii i ezoteryki. On jest członkiem ezoterycznym dlatego z zamiłowania, czy głównie, żeby podpatrywać i wymyślać nowe tematy? A tego to nie wiecie. A tego, to ewentualnie możecie się tego domyślać, czy jest faktycznie tak żywo zainteresowany, czy po prostu stwierdził, że będzie miał w tym kopalnie jakichś dodatkowych tematów na artykuły. Mhm. My z nim coś rozmawialiśmy? Nie pamiętam, bo mam tylko notatkę i... On do nas przyszedł faktycznie, chyba jak pan Cook nas przedstawiał, to zakręcił się przy nas szukając tematów do opisania. Ale szybko go spławiliśmy. On leja temat, to wtedy on... Że nie żyje, to od razu zaczęło się, ale no spokojnie. Tym bardziej, jeżeli ten dziennikarzyna zbierał informacje na temat śmierci pana Stanleya, to być może coś opisał i już to jest opublikowane. No więc na pewno jakaś poranna gazetka była przeglądana. No właśnie. Na pewno w hotelu jakieś gazetki były. Czy ja na coś powinnam rzucać? Powinienem, żeby... No to kto ewentualnie... Kto ewentualnie sobie przegląda gazetki, to niech rzuci na korzystanie z bibliotek. No to rzucę. Ja mam korzystanie z bibliotek. Niech się dzieje wola nieba. A tutaj. Wola nieba nie chcę, to nie będę przerzucał. Tak, na przykład. O, proszę. Dobra, to ja już nawet nie roluję. Ja widzę, że pan Ernest, ponieważ czekał na nas chyba troszeczkę dłużej, to musiał dogłębnie to przeglądać. Siedzi z gazetą. Więc... Jak taki typowy Brytyjczyk. Herbatka, śniadanko, gazeta. Tak. Więc w porannym wydaniu jakiegoś tam London Daily, wcale nie jakoś tak nawet mocno wyeksponowane, znajdujesz po prostu informacje w rubryce z różnymi wpadkami, wypadkami, tam jakimiś zwykle w tym miejscu, gdzie opisuję jakieś nieszczęśliwe wydarzenia lub jakieś właśnie przedwczesne zgony i temu podobne, jakoś tam powiedzmy artykuł na pół szpalty informujący, że śmiercią samobójczą zginął w ostatnich dniach właśnie ten Stanley Herbert, założyciel londyńskiego Bractwa Ezoterycznego, i że tam jest wzmianka też o tym, że podobno jego, że jakieś tam źródła dyskretne, takie wiecie, tajemnicze źródła donoszą, że jego lokaj z ciężkimi zaburzeniami psychicznymi trafił do szpitala Bedlam na polach Świętego Jerzego, gdzieś tam w Southwark, więc... A nic więcej jakoś tam specjalnie nie ma, raczej taka sucha informacja. No dobrze, dzień dobry panowie. Właśnie czekając na was przeglądałem gazety. Okazuje się, że śmierć naszego przyjaciela pana Stanleya już się powoli rozchodzi po mieście. Dziwisz się, panie Erneście? To był możny człowiek, jeden z ważniejszych, myślę, dla swojej okolicy. Także
kwestia czasu, aż każdy w Londynie przynajmniej raz o tym przeczyta. No, ja przepraszam najmocniej, ale zwykłem mówić, że śniadanie bez placuszków nie jest śniadaniem, więc muszę się rozejrzeć za czymś, co mogę zjeść. Tak, i na twoje specjalne życzenie dostarczają ci z kuchni placuszki, tak? Twój ulubiony przysmak. I mój drugiego syna, mojego przyjaciela również. Tak. Które potem staną się słynnym poczęstunkiem, słynną przekąską właśnie jednego z młodych studentów twojego przyjaciela Broderika McKenzie'ego, seniora. No dobra, long story short, myślę, że zjedliśmy coś w miarę i ruszamy w kierunku posterunku. Czy ktoś ma coś przeciwko? Pewnie tak. Nie no, zacznijmy tam. Myślę, że w normalnym ubraniu. Jeżeli dobrze nam się wstało, jest koło 8 rano, to mamy zawrotne 12 godzin, żeby zatrzymać tą bandę szaleńców przed odprawieniem rytuału. Że to jest tak. Mhm. Z tego, co pamiętacie, no to wieczorne spotkanie towarzystwa jest zaplanowane na godzinę 20, więc pewnie należy sądzić, że niedługo później, po jakichś tam wstępnych pogaduszkach, zapewne będzie się odbywał zaplanowany rytuał, co do którego macie pewne wątpliwości. Zrobione prawdopodobnie, więc myślę, że będziemy je już wychodzić, bo czas to pieniądz, w tym przypadku czas to pewnie życie całego świata, więc trzeba... No przynajmniej Londynu, mości panie. No przynajmniej. Tak. Także udajecie się w kierunku posterunku Scotland Yardu, Londyn o tej porze dnia. Oczywiście tętni już jakimś tam swoim życiem. Przechodnie leniwie snują się, jakby chcąc załatwiać różne swoje sprawy, dorożki sobie tam śmigają po ulicach. Jedne z pierwszych automobili też gdzieś tam terkocząc silnikami też się przetaczają w tę i we w tę. Londyn jakby kwitnie. Londyn żyje, tętni London życiem. London calling. Tak. Gdzieś tam ktoś, przeciskając się do jakiejś dorożki, która miałaby zawieść na miejsce, słyszycie, jak jakiś tam gazeciarz układając sobie gazety na stoisku wydaniami najnowszych periodyków tutaj londyńskich, śpiewa sobie pod nosem London Bridge is falling down, falling down, falling down. Nie wiadomo z jakiego powodu, ale tak mu się gdzieś tam nuci pod nosem. Wsiadacie do dorożki i udajecie się na posterunek. Posterunek, no oczywiście potężne gmaszysko z jakby dużym napisem Scotland Yard. Informuje dobitnie, co to jest za miejsce, zresztą zakratowane okna i pełno tutaj funkcjonariuszy, którzy wchodzą i wychodzą z budynku. Stoją tutaj policyjne automobile. Jacyś konni również wyjeżdżają zza tyłu budynku, zapewne tam z sekcji, gdzie są stajnie. Wchodzicie po kamiennych schodach, mijając zaaferowanych funkcjonariuszy zdążających do wykonywania swoich obowiązków. No i wchodzicie do ogromnego holu, w którym przyjmowani są wszyscy interesanci, czy to przychodzący z własnej woli, czy też wprowadzani, czy też wzywani za pomocą na przykład wezwań na przesłuchania, bądź sprowadzani nie do końca z własną wolą przez funkcjonariuszy, którzy w świetle prawa narzucają im jakąś tam swoją wolę. Przy kontuarze recepcji wita was pytające spojrzenie jegomościa w średnim wieku, który zapewne już mocno zasiedział się za biurkiem, ponieważ jest dosyć pucułowaty, taki jegomość o siwiejących włosach, elegancko wystrzyżonym wąsie, w starym takim brytyjskim stylu, spogląda na was. Witam serdecznie pana. Morning. W czym można pomóc? Do samego pana Roberta Cooka. Czy możemy wiedzieć, może gdzie posiada swoje zasne biuro? Ma pan na myśli inspektora Roberta Cooka, tak? Oczywiście. Byli państwo umówieni? Nie, ale jest mi jak przyjaciel i potrzebuję od niego tylko drobnej przysługi. To nie zajmie dłużej jak 5 minut. On tam, wiesz, bierze jeden z pierwszych aparatów telefonicznych, przykłada taką na takim kablu słuchawkę do ucha, robi takie korbką dydydydyn. Tutaj przystawia sobie ten mikrofon na takim statywie do ust i zaczyna tam informować. Inspektorze Cook, jacyś państwo do pana. My tak pytają... Pytające spojrzenie rzuca w waszą stronę, takie podniesienie głowy,
z niemym pytaniem... Joshua Peabody Green, jak i pan Finlay Jackson wraz z panem Ernestem Myrtlem. Dobrzy przyjaciele z zeszłego wieczoru. Referuję wasze nazwiska przez słuchawkę. Podsumowując, stwierdzą, że przyjaciele. Potem coś słucha, kiwa głową. Schodami na pierwszym piętrze pokój 113 i wskazuje ręką gdzieś tam w głąb korytarza. Nie wszyscy. Tup, 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 tup. Chodząc na schody, mijacie grupkę głośnych, rozchichotanych dam w dosyć takich strojach mocno nowoczesnych, jak można by to rzec, w świetle dość jeszcze konserwatywnych poglądów niektórych mieszkańców Londynu, które mijając waszą trójkę rzucają rozchichotane spojrzenia na was wszystkich. Widać, że panie chyba należą ewidentnie do raczej tych bardziej rozrywkowych, gdyż przechodząc rzucają szczególnie Finlayowi takie długie, no i Joshua też, długie takie powłóczyste spojrzenia i uśmiechają się filuternie, a także spoglądają na wielebnego Myrtle i... On spogląda na nie, ale takim... Jedna z nich uśmiecha się z przekąsem i wielebny, gdyby... Czy nie potrzebował mi wielebny? Chciałabym się wyspowiadać. I tak trąca ręką koleżanki, tak robi takie hi-hi-hi. Ignoruję. Myślę, że to nie jest miejsce na duchowe. Nie wątpię, że macie z czego się wyspowiadać. Byłam bardzo grzeszną dziewczynką i tak odchodzi, już ściągnięta przez koleżanki. No chodź, zostaw ich, widzisz, że nie reagują. I ten schodzą po schodach. Ewidentnie próbowały prowokować wielebnego Myrtle do jakiejś reakcji. I tylko jeszcze któraś się odwraca i tylko tak odchodne. Nie bądź taki sztywny, ojczulku! Młodzi. Tak, ta dzisiejsza młodzież. To nie to, co kiedyś to było. Ciekawe, w jakim charakterze się pojawiły tutaj nas w Scotland Yardzie. Tam za nimi, wiesz, po schodach zbiegał jakiś młody funkcjonariusz, który tam już do nich... No dobrze, proszę nie zaczepiać petentów i wychodzimy, gdzieś tam po prostu zaaferowane. Bardziej mnie zastanawia, co tutaj robią, czy w ramach potencjalnych podejrzanych, czy jednak w ramach świadków. Albo w ramach rozrywkowych. Myślę, że któryś z funkcjonariuszy odważnie sprowadziłby sobie dziewczęta do miejsca pracy? Jeżeli jest ostatecznie wysoko postawiony, to raczej miałby do tego możliwość. A może. Dar, bardzo wysokie to pierwsze piętro. Pomóc! Może laseczkę? Tak, bardzo wysokie to pierwsze piętro. Laseczkę mam. Drugą laseczkę. Właśnie. Mamy tą laseczkę? Wchodzicie na to pierwsze piętro, przeciskając się przez dosyć ruchliwy tłum innych ludzi tutaj, którzy załatwiają swoje sprawy. Albo są w jakiś sposób załatwiani przez wymiar sprawiedliwości. W różnych rolach można tutaj trafić. I trafiacie do korytarza, znaczy do niewielkiego holu na piętrze, z którego macie, prowadzą dwa korytarze w lewo i w prawo. Szybka chwila zorientowania się w rozkładzie pomieszczeń mówi wam, że musicie pójść w lewy korytarz. W kilku dobrych krokach stajecie przed pomalowanymi w ciemny kolor drzwiami z tabliczką informującą, że urzęduje tu właśnie inspektor R. Cook. Puk. Wejść! Wchodzimy. Pomieszczenie jest skromnie urządzonym biurem, prawdopodobnie jakich wiele w tym budynku. Za biurkiem, przeglądając jakieś papiery oraz widać też dzisiaj złożoną dziś na boku gdzieś tam dzisiejszą jakąś gazetę londyńską, siedzi Robert Cook, tak samo pucułowaty i owialny jak ostatnio, kiedy go widzieliście. Spogląda na was z zaciekawieniem, odkładając jakieś dokumenty na bok. Proszę. Siadajcie, przyznam szczerze, że nie spodziewałem się was tutaj dzisiaj. No, być może pan powinien. Niemniej, dzień dobry. Miło się zobaczyć bardziej na oficjalnym tonie. Chociaż nie do końca wiem, czy nasza sprawa jest oficjalna. Jak bardzo jesteśmy słyszani w innych biurach? Raczej chyba nie jesteście, bo tutaj są to są stare kamieniczki, wiesz, jeszcze z dosyć grubymi ścianami, więc... Domknę na pewno drzwi, tak poprawię. Dziękuję, Finlayu. Podaj proszę paczuszkę albo połóż na biurku, jak Ten kuk wam... Kuk wstaje,
żeby się z wami przywitać i też wskazuję wam ręką w rogu pomieszczenia stojący wieszak, gdzie możecie sobie powiesić swoje płaszcze bądź inne wierzchnie okrycia. No, myślę, że każdy z nas podało rękę w miarę. Zachowujemy pełną klasę dżentelmeńską. Niemniej no, kwestia taka, że nie przyszliśmy pogadać o najnowszych ploteczkach. Mianowicie mamy pytanie o to. I wyciągamy laskę. Na rękach Finleya spoczywa. Pudełko, bo tam nie chcę tego dotykać, cholerstwa. Tak, nie chcemy tego dotykać znowu. Tak uprzedzam, może dziwne odczucia powodować dotyk tego czegoś. Finley tak, znaczy nie Finley, tylko Cook bierze to pudełko, stawia na biurku, odchyla wieko i tak robi takie... Cóż za wspaniały artefakt. Jak spoglądam na was, na ten artefakt, na was, na artefakt. Można wiedzieć, skąd to wzięliście? Niemoszczyk nam to dostarczył. To skomplikowane. On tak podniósł brwi, spoglądając na Finleya. Nieboszczyk? I jaki nieboszczyk? Jeden z waszych członków bractwa nie tak dawno wrócił z Egiptu. Współpracownik Stanleya. Chcecie powiedzieć, że wręczył wam to Edward Merritt? Tak. Zanim sam umarł tam na dworcu? Zanim został Stanleya, żeby nam to dostarczyć. Zanim został zastrzelony na dworcu? Chcecie mi powiedzieć, że byliście tam? To zmienia postać rzeczy. Przyjechaliśmy do Londynu, więc tak, byliśmy na dworcu. No dobrze, dosiadajcie, bo musimy porozmawiać w takim razie. Zamyka pudełko bez dotykania tego i odsuwa tak na brzeg biurka. Wyciąga oprawiany w skórę taki gruby notes, bierze pióro do ręki. Więc opowiadajcie, jak to było. Jak to było. Na zaproszenie Stanleya cała nasza trójka udała się do Londynu. Mieliśmy się z nim spotkać. No właśnie dnia wczorajszego. Był chyba wczorajszy dzień. Kiedy wyszliśmy z pociągu, po chwili podbiegł do nas, no jak się okazało, Merritt. W sumie podbiegł do tutaj ojca siedzącego razem z nami. Wręczył mu pudełko i w tym momencie otrzymał kulę w plecy. Straszna to była sprawa. W tym miejscu zatrzymajmy się na chwilę. Widzieliście sprawcę? Nie mogę być w 100% pewny, ale w 97,5% mogę. Że był to taki postawniejszy mężczyzna z tatuażem tygrysa na karku, jeżeli dobrze pamiętam. Dosyć specyficzny. Miał tatuaż, ale ja go nie widziałem, to już były wasze słowa. Mężczyzna z tatuażem, tak? Tygrysa. Jeżeli dostrzegł pan takie szczegóły, panie Jackson, to gratuluję sokolego wzroku. Szkoda, że nie zarejestrował pan nic więcej. Dobrze, on tak myśli. Tatuaż tygrysa. Chwileczkę, i tak się odwraca za... Po swojej prawej stronie ma taką szafkę metalową z takimi wyciąganymi szufladami. Ewidentnie jest to taka szafka na akta różnego rodzaju. Tak wyciąga jedną szufladę, zaczyna grzebać w jakiś teczkę, grzebie. To nie tu, dobra. Zasuwa ją z powrotem, wyciąga drugą, tak grzebie. Mężczyzna z tatuażem, i tak wyciąga teczkę, trzyma ją chwilę w rękach, potem zastanawia się nad czymś przez chwilę, a potem kładzie ją na biurku i w momencie, kiedy kładzie ją na biurku, widzicie, że na tej teczce tak bokiem wykaligrafowane jest imię i nazwisko Harry O'Connor. Cóż to za mężczyzna? On tak zaczyna przekładać tamte, widać jakieś akta. Widzicie, że to są jakieś akta. Widzicie, że mężczyzna miał robione zdjęcie. Jest to na oko właśnie dosyć postawny mężczyzna o długich, takich spadających do karku, lekko przytłuszczonych włosach. Do tego jakiś tam dwutygodniowy zarost. Nieprzyjemna gęba, raczej taka niesympatyczna, kwadratowa szczęka. No i ewidentnie też mężczyzna właśnie na kolejnym zrobionym zdjęciu ma tatuaż. Widać, że ma na karku tatuaż tygrysa. No i tak, on tak wyciąga te kartki i tak czyta.
Harry O'Connor, podejrzany o 3 morderstwa. Podejrzewamy go też również, że jest najemnym zabójcą. Niestety wszystkie prowadzone przeciw niemu dochodzenia zostały zawieszone z braku potwierdzających wszystko dowodów. Jakula pasowałby mi do tej sytuacji z tym tatuażem, aczkolwiek jako Scotland Yard nie możemy na podstawie tylko takich poszlak podjąć wobec niego żadnych konkretnych działań. Ale mogę wam podać ostatnie jego miejsce zamieszkania, tutaj przykłada kartki. Mieszka w Śródmieściu na Strawberry Road 43, mieszkanie na poddaszu. Tam możecie ewentualnie spróbować go poszukać, ale ostrzegam, ten mężczyzna raczej jest z gatunku tych wrogo nastawionych i niebezpiecznych, więc tutaj spojrzenie już... Myślę, że po to byłoby robić mu niezapowiedzianą wizytę. Niemniej dziękujemy za tą informację. Bardziej zastanawiam się, jakim on ma związek z całą tą sprawą i dlaczego tak bardzo chciał unieszkodliwić młodego, przyszłego, być może archeologa. Jak mówiłem, podejrzewamy go, podejrzewany jest o to, że jest mordercą do wynajęcia, więc ktoś po prostu mógł go wynająć. Jest to bardzo prawdopodobne i tutaj też zaczyna coś tam notować w swoim notesie. Coś jeszcze w sprawie śmierci Edwarda Merita macie do dodania? Chyba Scotland Yard znalazł wszystkie miejsca, gdzie oddane były strzały. Jak myślicie, Edward Merit zginął z powodu tego i tak klepie ręką to pudełko z laską? Czy Edward Merit wręczył wam coś jeszcze? Chcielibyśmy przede wszystkim wiedzieć, co to jest. Na podstawie tego moglibyśmy stwierdzić, czy mógł zginąć na podstawie tego kostura. Bo póki co jest to dla mnie jakiś dziwny materiał, którego nie znam, który wywołuje specyficzne doznania. Mamy dwa problemy, myślę, w tym miejscu. Właściwie mam dylemat, tak mówi, patrząc na was. Zastanawiam się nad tym, czy to, i znowu tak klepię ręką to pudełko, czy nie powinienem tego zatrzymać jako dowód w sprawie śmierci Edwarda Merita i być może to też jest w jakiś sposób powiązane ze śmiercią Stanleya Herbera. Druga sprawa, niestety nie jestem w stanie wam powiedzieć, co to jest. Wygląda na coś bardzo starego i o ile pamiętam, Edward Merit wyjeżdżał do Egiptu, więc prawdopodobnie przywiózł to stamtąd. Po co Stanley tam go wysłał? Nie mam zielonego pojęcia, bo dowiedzieliśmy się o wyjeździe Merita, dowiedzieliśmy się po fakcie wszyscy, kiedy już nie było go w Londynie, nie było go w Anglii. Więc tylko Stanley Herbert wiedział, po co wysłał Merita do Egiptu po ten kostur, ale wiem, gdzie moglibyście poszukać takich informacji. Ja niestety nie mam na to czasu, muszę... Chciałabym informować, Robercie, że jeżeli chcesz zatrzymać ten kostur, to jeżeli zostanie w siedzibie Scotland Yardu, dla mnie nie ma problemu, ale my możemy poszukać informacji na ten temat. Naprowadzasz już nas na trop, że to może być powiązane ze starożytnym Egiptem. Więc już wiemy, gdzie szukać w dziale historycznym. Nie będziemy się błąkać przynajmniej po książkach. Moja sugestia jest taka, że jeżeli chcecie szukać informacji, to najwięcej informacji o Egipcie znajdziecie w bibliotece British Museum. Niestety ja nie mam czasu na to, żeby się przekopywać. Muszę prowadzić kolejne przesłuchania w sprawie śmierci Merita i Stanleya Herbera. Wiesz może, kto w samym bractwie, no oprócz oczywistych dwóch jego mościów, chciałby zaszkodzić Stanleyowi i jego współpracownikom? Oczywistych? Finlayów? Wydaje mi się, że sugerujesz, że w śmierć obydwu członków bractwa zamieszani byli inni członkowie bractwa? Można powiedzieć, że to nie z tego, że prawdopodobnie jest, ale z bardzo wysokim stawiałbym na to. Śmiałe tezy. No tak, do odważnych świat należy. Trzeba ryzykować czasami, a tutaj może tobie ciężko jest to zobaczyć od środka, ale ta dwójka śmierdzi. Śmierdzi trupem na kilometr. To ja gadam na mile. Przez tą dwójkę masz na myśli Thomasa Rossa i Jacka Hinesa, czy...? Dokładnie ich. To dziwne zachowanie, nienormalne. Wręcz jakby w ogóle nie byli zaskoczeni wieściami o śmierci. Jakby ich to w ogóle nie ruszyło, nie dotknęło. Pozbycie się tej dwójki ułatwiło im cały proces, co chcieli osiągnąć. Chcieli rytuał odprawić? Rytuał będzie odprawiany. Sugeruję, że zabili Stanleya tylko dlatego, że nie chciał, że odwlekał
przeprowadzenie rytuału i miał co do niego wątpliwości. Wydaje mi się, to nie jest... Może być jeden z powodów. Jeden z powodów. Ja się zastanawiam, czy na przykład nie chcieli tej laski pozyskać. Dlatego tak zależy mi trochę na tym, aby faktycznie została w Scotland Yardzie, nie opuściła tego budynku przynajmniej przez najbliższe 24 godziny. No dobrze, oddam ją w takim razie do magazynu dowodów. Wcześniej tylko takie memo wewnętrzne, zrobienie zdjęcia wyglądu laski, jakby była potrzebna. Tak żeby bardzo dokładnie zapamiętać jej wygląd. Czekaj, mamy aparat? Że nie, to jest już te czasy? Nie. To taki aparat to wiesz taki... Czy wypalasz w swojej pamięci obraz tej laski w skali 1:1? Dokładnie. Zapamiętuję wszystkie szczegóły, jakie tylko mogą wydać się ważne w jakikolwiek możliwym stopniu. I słowy żulisz kostkę. No i pewnie zamkniemy sobie wieczko tego i fakcie. Nie wiem, czy rzucać na coś, jak dobrze zapamiętam, ale to najwyżej przyda się po tym. Mhm. Okej. Nie wiem, czy moje domysły są w 100% trafne, ale moje przeczucie sugeruje uważać na tą dwójkę i za bardzo nie ufać w ich słowa. No dobrze, powiedz, ale nie mogę otwarcie wystąpić przeciwko ani jednemu, ani drugiemu, ponieważ to, co mówicie, to są tylko podejrzenia, poszlaki. Tak, na razie tak. Natomiast nie ma żadnych konkretnych dowodów, które by udowadniały to, co podejrzewacie. Aczkolwiek jakiś tam mój nos starego policyjnego psa mówi, że być może jest w tym coś więcej. Przyjrzę się tym dwóm, ale jak chcecie, no to większość, w sumie praktycznie wszyscy członkowie towarzystwa po tych godzinach są jeszcze do zostania w swoich domach, więc gdybyście chcieli ich odwiedzić i z nimi porozmawiać, nie ma najmniejszego problemu. Co do dzisiejszego wieczoru, planujecie zjawić się na rytuale? Na spotkaniu? Miejmy nadzieję, że do niego nie dojdzie. Ja bym też nie chciał brać udziału w czymś takim. Wydaje mi się to bezpieczną kwestią. No rozumiem. Może odkryjemy dostatecznie dużo. Zobaczymy, jak się cały dzień potoczy. Wspomniałeś, że moglibyśmy ich odwiedzić. Nie do końca mamy pogląd, gdzie mieszka każdy z nich. Chcecie odwiedzać wszystkich? Nie wiem, czy zdążycie. Nie. Myślimy stricte o panu Rosie i panu Hańcu. Pan Ross mieszka, wynajmuje mieszkanie w jednej z centralnych dzielnic Londynu. O ile pamiętam, zapisuje na kartce i podaje Joshui kartkę z adresem. Już nie będę wymyślał ulicy i numeru, ale możesz sobie wymyślić ewentualnie sam. W każdym razie masz karteczkę z adresem. Ostatnio... Masz na hangoutce, w jaki sposób stworzyłem ten adres. Tak. Tak. Czy Hańca też w ten sposób zapisać? Czy Hańca już nie dostaniemy? Hańc też. Tylko Hańc oczywiście mieszka w innej części Londynu, więc... I mieszkają razem? To tak Hańc przez Y. Nie, właśnie mieszkają osobno, oficjalnie. Nieoficjalnie podejrzewam, że mieszkają razem. Nie sugerujemy tutaj wcale jakichś relacji męsko-męskich, jednakże... O jakich relacjach męsko-męskich możesz mówić? No, dwóch obcych mężczyzn mieszkających razem. No, więc jak... Ojcze. Może ich łączyć szczera wiesz, przyjaźń. Robert Cook tak patrzy na was takim wzrokiem osłupiałem, o czym wy teraz rozmawiacie. Ja sobie notuję w tym momencie w notesie. Ja udaję, że tego po prostu nie było. Niech że nie słyszysz, tak? Nie, ja po prostu mam nadzieję, że mieszkają tam, gdzie mieszkają. Ale sprawdzimy. No tak, Cook tak. No dobrze, no to chyba pora mi wracać do dalszych obowiązków. Jeszcze muszę pojechać do szpitala Bedlam, zobaczyć co z lokajem pana Stanleya, czy mu się poprawiło, czy jednak nie? No, chętnie byśmy usłyszeli, jakie są wieści od lokaja, jeżeli byśmy się spotkali. No dobrze, jeżeli będzie nam dane się dzisiaj jeszcze zobaczyć, to będę pamiętał, że pytaliście. Dziękuję za współpracę, panie inspektorze. No i do zobaczenia, albo następnego razu. Do zobaczenia, miłego dnia życzę w takim razie i powodzenia. Wzajemnie.
A dobrze, czyli tak, mamy dodatkowe dwa adresy. Do szpitala Bedlam sam rozważałem, czy by nie pojechać, ale skoro pan Cook się wybiera, to może faktycznie nie traćmy czasu. No i mamy bibliotekę do przejrzenia. Myślę, że nie chcemy się rozdzielać. To byłoby teraz niebezpieczne. Szczególnie jeżeli ten cały O'Connor może mieć niezbyt przyjemne relacje też wobec nas. Ewidentnie zależało mu na tym, żeby ta laska nie trafiła w nasze ręce. Dlaczego? Może miał zlecenie odzyskać jedno i drugie. Chce się odzyskać laskę i odzyskać duszę biednego posłańca z powrotem w otchłanie Hadesu. Możliwe też, że nie wiedział o lasce i o liście. Być może miał zlecenie tylko na zlikwidowanie Edwarda przed spotkaniem z nami. No, możliwe również, że to był po prostu przypadek i sam Edward mu czymś podpadł, a o lasce, liście kompletnie nic nie wie. No nic. Proponuję się wybrać do biblioteki, póki co, żeby w miarę o rozsądnej godzinie ją zastać. Mówiąc szczerze, jeżeli chodzi o adresy, odwiedziłbym tylko dom pana Hańca, bo i tak nie spodziewam się go tam zostać. Też miałem sugerować, że Hańca. Zależy, czy po drodze, czy nie. Jak po drodze jest bliżej do właśnie, muzeum. Jak to też geograficznie leży, żeby nie biegać tą i z powrotem. To znaczy tak, jeżeli byście chcieli po drodze do biblioteki, do biblioteki British Museum zahaczyć o dom Jacka Hańca, o mieszkanie właściwie, bo on mieszka też w jednej z kamienic londyńskich, to robiąc niewielki taki powiedzmy łuk w kierunku Śródmieścia, nadłożycie może, ja wiem, pół godziny piechotą, ale piechotą? Da radę. Właśnie, no, piechotą? Proszę. No może. No to dorożko może nieco szybciej, jak nie będzie korków, nie? Tam, jak nie będą ulice zbyt zatłoczone. Czy... A, dobra. To może akurat być już. Może to zahaczyć, bo potem wracać się nie wiadomo jak to. Sprawdzimy z rana. Patrzcie na to. Z rana on powinien prędzej być w domu. Jeżeli później tam zajedziemy, faktycznie mógł wyjść. Ale z rana? Kto normalny z rana nie jest w swoim domu? My. To normalny. Tak, Finley, już tak sugerujesz. Rozumiem. W normalnym przypadku byśmy na pewno pili sobie teraz smacznie drugą herbatę i trzecie ciasteczko. I wertowali Biblię. Dokładnie. Będziesz odpisywali na listy. Sami widzicie, dlatego nikt w normalnym przypadku nie wychodzi o tej porze z domu. Więc może sprawdźmy to najpierw, a potem zahaczmy o tą bibliotekę. Dobrze. Spróbujmy. Bierzecie sobie dorożkę i udajecie się pod adres, który wskazał wam profesor, znaczy nie profesor, tylko inspektor Robert Cook. I trafiacie na ulicę, jedną z wielu podobnych do siebie ulic londyńskich, gdzie ciągnie się szereg kamienic, w których mieszkają zapewne, można powiedzieć, aktualna londyńska klasa, klasa średnia, ci nieco bardziej zamożni Londyńczycy, którzy sobie mogą pozwolić na wynajmowanie mieszkań w takiej okolicy. I stajecie przed kamienną, znaczy tą ceglaną kamieniczką w dobrze, w takim w typowym wiktoriańskim stylu z murowanymi schodkami prowadzącymi do podwójnych drzwi, zdobieniami na elewacji, takimi typowymi oknami przedzielonymi taką kratką, która ma swoją nazwę, ale której niestety już nie pamiętam. Tak, i widzicie, że obok tych schodów przecina krzewy jakichś, znaczy przecina gałęzie jakichś krzewów starsza kobieta ubrana w jakąś tam chustkę kolorową na głowie i strój taki bardziej roboczy niż wyjściowy. I tak, kiedy zbliżacie się do schodów i zamierzacie wejść po nich w kierunku drzwi, ona tak... Prosy. Dzień dobry. Dzień dobry, a państwo do kogo, jeśli można wiedzieć? Szanowna pani, szukamy właśnie pana Jacka Hańca. Czy może zastaliśmy go? Jacka Hańca? Jego szukamy, prawda? To szkoda waszej fatygi. On... Z dobre dwa tygodnie temu się wyprowadził. Jego mieszkanie puste stoi od tego czasu. Nie odzywał się nic a nic. Nawet zapomniał zapłacić za aktualny miesiąc. No, my zdecydowanie nie jesteśmy jego bliską rodziną ani przyjaciółmi, więc niestety
Nie możemy rozwiązać tego problemu, ale bardzo dziękujemy za tą garść bezcennych informacji. A to hultaj. Hultaj. O, rację pan ma, hultaj nad hultaje. Mógł się prowadzić, oddać klucze i zapłacić, albo przyjść i zapłacić. Nieważne, czy mieszka, czy nie mieszka, ale czynsz się należy, tak? Oczywiście, należy. Oczywiście. Czyli kluczy nie oddał, tak? No nie oddał kluczy, hultaj. Tak się wzięła pod boki, w jednej ręce trzyma taki mały sekator, którym podcinała ten i tak patrzy na was, no. Nic poń, co się zowie. Zaiste, droga pani. No szkoda, ale dobrze. W takim wypadku chyba dziękujemy za informację i będziemy podążać dalej. To dobrego dnia, ja wracam. Ale jakbyście potrzebowali wynająć jakieś fajne mieszkanko, to mamy tutaj dwa wolne. Całkiem niedrogo da, można wynająć. Zapraszamy. Dziękuję. Będziemy pamiętać. I wraca do swoich zajęć. A my do dorożki. Swoich. Może jeszcze nie zdążyło odjechać. Co mówiłeś, Finleju, o mieszkaniu razem? Nie wiemy, dokąd się przeprowadził. Chciałbym być, Erneście, aż tak naiwny i nie łączyć tych faktów, naprawdę. Pytanie tylko, jaki był powód tej przeprowadzki? Naglący. Zdecydowanie. Ale wiele rzeczy można robić. Ten bardziej robotowy, czy ten bardziej... Tak, ten, co wydaje się totalnie wyprany z własnego charakteru i sterowany przez Rosę. A nie, czy chcemy potem odwiedzić tą dwójkę? W sumie adres, jak daleko jest adres? Nie, no kawałek dalej, spory dosyć. To już musielibyście dosyć sporo nadłożyć, żeby... Nie, to pewnie nie będzie 15 minut piechotą od siedziby Bractwa, z tego co pamiętam. Więc zawsze można by po prostu tuż przed rytuałem zrobić im niezapowiedzianą wizytę. Ale to oczywiście rozwiązanie ostateczne. Tak, myślę, w każdym razie biblioteka, mości państwo? To jest dobry plan. Zróbmy. Dobrze, no to udajecie się do biblioteki British Museum. Samo British Museum to ogromne gmaszysko, które mieści w sobie eksponaty zebrane przez Imperium Brytyjskie na przestrzeni wielu wieków. Jest to jeden z tych symboli potęgi Imperium Brytyjskiego i jego zasięgu, jego macek na różnych obszarach ziemskiego globu, a biblioteka przylegająca do Muzeum Brytyjskiego, która w swoich trzewiach zawiera miliony jakichś tam książek, prawdopodobnie setki tysięcy różnych woluminów, rękopisów i wszelkiego rodzaju tekstów zgromadzonych też na przestrzeni ogromnego czasu przez dziesiątki historyków, archeologów, temu podobnych osobistości. No, jest przytłaczająca swoim ogromem i taka dostojna, monumentalna wręcz, kiedy wspinacie się po ogromnych schodach wiodących do okazałych drzwi tego gmachu. Oczywiście wpierw musicie dostać się do recepcji, poprosić o dostęp do konkretnych sekcji, ale pierwszą przeszkodą, na jaka was czeka tutaj w wizycie do British Museum, to jest pani informująca was, że jeżeli nie jesteście czytelnikami biblioteki z zarejestrowaną kartą, to możecie mieć dostęp do jej zasobów, ale tylko pod takim wyjątkiem, że założycie sobie tymczasowe karty biblioteczne. O. Mam bardzo sprytny plan. Nie wiem, na ile będę miał na to czas. A jakby tak podrobić kartę biblioteczną? W jakim sensie? W sensie, że wiesz, na przykład tutaj coś ludzie przechadzają się, kładą przy tym. Podpatrzę sobie, jak wygląda karta biblioteczna, także faktycznie nazwisko. Czy właśnie to jest tak, że to jest u nich? Czy ja na przykład przychodzę z jakąś, wiesz, takim identyfikatorkiem typu czytelnik taki. Ja mam jeszcze propozycję, jakbyś chciał, że ja po prostu zagadam piękną, elegancką panią na swoją cudowną grzywkę i wy sobie tak przemkniecie za mną po prostu. Podrobienie karty biblioteczne na pewno byłoby możliwe, ale zajęłoby dużo czasu, bo one tam mają te
symbole korony brytyjskiej, te podobne jakieś znaczki oficjalne i tak dalej, wiesz, to są takie prawie, że legitymacje, więc no, tak w 5 minut tego nie zrobisz. Natomiast jeżeli chodzi o odwracanie uwagi, no tutaj po prostu, jeżeli nie wypełnicie dokumentów i się nie zarejestrujecie, to was dalej nigdzie nie wpuszczą, nie? A jakbym był bardzo rad, aby pani nam powiedziała, cóż dokładnie możemy dostać, zakładając taką kartę, jaki ona ma czas trwania i tak dalej. Są benefity. Ile książek można przetrzymać? Jak można długo książki przetrzymać? A możesz mi ją przy okazji opisać, w sensie panią, nie kartę, jak wygląda i tak dalej. Pani jest blond włosą, typową Brytyjką, o lekko takich kościstych rysach twarzy, w okularach w rogowej oprawie, włosy ładnie upięte w elegancki kok, gdzie spogląda na was takim mocno zasadniczym spojrzeniem. Twoje słodkie minki, Joshua, spotykają się z jej totalnym niezrozumieniem. Ale koncentruję uwagę, zagadując w jakiś sposób. Staram się zagrać na czas. Znaczy, no wiesz, to jeśli zagrywasz na czas, to tracicie czas tak naprawdę. Więc... Ale wiesz, o co chodzi, żeby oni się przemknęli za mną, więc... Ale tam drzwi do głównej sekcji biblioteki jeszcze pilnują odźwierni, którzy i tak bez okazania karty nikogo nie wpuszczą, więc... Dobra, tego nie powiedziałeś. Nie, to właśnie pytanie, czy musimy wszyscy sobie wyrobić, czy wystarczy jedna osoba, żeby robi, no, która chce mieć dostęp do tych. Wyrobienie dokumentów, to dostajecie po prostu plik biurokratycznych formularzy, które trzeba tam wypełnić, czyli wiadomo, imię, nazwisko, jakieś tam miejsce zamieszkania i tak dalej. Miejsce zamieszkania, jakiś tam wykonywany zawód i temu podobne rzeczy. No i dostajecie informację, że w ramach benefitów karty bibliotecznej nie możecie wypożyczać tak ksiąg na wynos, ale macie nieograniczony dostęp do praktycznie wszystkich tych rzeczy, które można w bibliotece przejrzeć, poza tymi, które są jakoś tam ściśle zastrzeżone, gdzie już tam tylko urzędnicy państwowi czy jacyś tam funkcjonariusze odpowiednich służb mają do nich dostęp, więc w ramach tego możecie sobie po prostu w czytelniach przeglądać, co chcecie. Z tym, że no, dostajecie informację, że biblioteka ma olbrzymie zasoby, więc jeżeli chcecie w jakiś sposób sobie zawęzić poszukiwania, to musicie się określić, w których sekcjach biblioteki chcecie szukać jakich zasobów, bo no, po prostu jak powiecie, że po prostu chcecie sobie łazić po bibliotece, no to zejdzie wam cały dzień i tak wszystkiego nie zobaczycie, nie? No jasne. Tak czy siak chciałbym zapytać pana Ernesta, czy chciałby robić sobie kartę tymczasową, ale nie wiem, czy pan Ernest jest z nami. Nie wiem, ja osobiście sugerowałbym, żeby wszyscy może wyrobili sobie kartę biblioteczną. I rozproszyli się na różne sekcje. A nie tak, wiem, żeby... czy osobiście potrzebuję karty bibliotecznej, chociaż dobrze, no może na ten jeden raz. Tymczasową. I ona ważna jest przez miesiąc. To mam nadzieję dłużej tutaj nie zabawić. Oby. No. Wyrobienie sobie stałej karty bibliotecznej wymaga zameldowania w granicach miasta Londyn oraz uiszczenia opłaty takiej manipulacyjnej w kwocie 10 funtów. Bizierstwo. Czy moje 5 minut od Londynu dalej zalicza się do aglomeracji miasta Londyn? Jeżeli twój meldunek opiewa na przynależność do, nie wiem, czy tam są gminy, czy jak to tam nazwać, i mieści się w ramach miasta Londyn, to tak, jeżeli... Myślę, że tak. Powiem tak. Dobra, także życie mnie poprowadziło, że szanowny pan Joshua Peabody Green ewidentnie musi dostać trochę wiedzy. W tym wieku aż dziwne. Okej, okay, to wiecie co? To może wyrobię ja kartę stałą. A czemuż to? Ponieważ chciałbym podać fałszywe dane odnośnie miejsca zamieszkania, etc. Podając się na fałszywe, tam nie wiem, dowód tożsamości, bo jako fałszerz na pewno posiadam fałszywy dowód tożsamości. Piu. No dobrze, więc w sensie, to... że ja jedną kartę bym chciał taką, wiesz, na stałe, uścić opłatę, bo mam majętność 60, więc to myślę, że stać mnie na wykupienie tego. Mhm. Czy masz jakąś umiejętność oszukiwania? Fałszerstwo mam. To rzuć na fałszerstwo z ułatwieniem. Okej, wchodzi. Okej.
Więc udaje ci się załatwić ten. Wypełnienie papierów zajmuje wam no pół godziny co najmniej, zanim wszystko, co musi być wypełnione, zostanie wypełnione. Dostajesz w końcu też swoją kartę biblioteczną, jesteś uboższy o 10 funtów. Wy też wyrabialiście sobie tymczasowe, czy zostawiliście tą sprawę tylko Finlayowi? Nie, wyróbcie. Myślę, że tymczasowa będzie w porządku. Wyróbcie tymczasowe, mi chodziło o to, że gdyby faktycznie było jakieś to miszcze, które by się nam przydało, to możemy je wynieść. Niekoniecznie ja muszę to znaleźć, ja mogę to wynieść ze sobą. Na tej zasadzie to mi chodziło. Mieszkam w Londynie. Tymczasową kartę. Tak, lecimy. Mhm. Po tych wszystkich zabiegach zostajecie wpuszczeni do wnętrza biblioteki w jej przepastne trzewia, gdzie między wielkich salach z wielkimi regałami i z czytelniami, gdzie siedzą w większości w ciszy ludzie, którzy sobie tam studiują różnego rodzaju rzeczy, zaczynacie poszukiwania jakichś informacji o kosturze, który, wiedząc jedynie tyle, że najprawdopodobniej ma jakiś związek ze starożytnym Egiptem. Więc teraz prosiłbym was o rzuty na korzystanie z bibliotek i powiem wam, że każdy z tych rzutów zajmie wam godzinę czasu, zanim ewentualnie coś znajdziecie. Okay. Ponieważ biblioteka ma naprawdę przepastne, wielkie zasoby, więc... Jeden rzut wszedł Ernestowi. No to Erneście w takim razie. Już ci coś pokażę. Po godzinie poszukiwań Finlay razem z Joshuą nie znajdują nic ciekawego, co by przynajmniej ich na tyle ciekawego, co by nakierowywało na jakąkolwiek wiedzę na temat tego kostura. Natomiast Ernest Myrtyl znajduje księgę, która zasadniczo sporządzona jest w języku greckim, ale ma jedyne tłumaczenie ma tytułu, które brzmi Opisanie podróży do krain Babilonu. Natriusa z Grecji, natomiast sama księga jest Greką napisane. Czy znasz Grekę? Tego to już raczej nie. Nie, mam tylko ojczysty język. Ale zawsze możesz, nie wiem, wziąć słowniki greckie. I tłumaczyć słowo. Posłowie literkami, które nie wszystkie się zgadzają z moim codziennym językiem. Nie wiem, czy to nie jest zadanie na co najmniej dwa dni. To ten. Albo na dobre znajomości. Żuraw, czy w swoim wielkim wachlarzu ludzi, z którymi kiedyś piło się piwo, znajdę osobę, która mogłaby znać, bądź znać kogoś, kto zna Grekę? To rzuć na szczęście. Ja sugeruję nawet twojego kolegę od tańczenia Zorby. Co? No co? W knajpie nawalony i wchodzi grecka Zorba, nie? I... Okej, nie mam szczęścia, niestety. Więc ewentualnie Ernest bądź Finlay możecie rzucić sobie na szczęście i sprawdzić, czy akurat gdzieś wśród czytelników... O, chyba ktoś 0-1 rzucił. Szczęście. To ja myślę, dobrze, że mój brat jest Grekiem. Tak. Oj. I akurat jest w Londynie. No, u mnie też jest. Dobrze, wyrzuciłeś 0-1, czyli nie dało się niżej. Finlayu, jak to wygląda? Cudem spotkana osoba, która... Wiem. Ja myślę, że to będzie na tej zasadzie, że przechadzam się właśnie w poszukiwaniu słownika greckiego i spotykam mojego dawnego dłużnika, nie wiem, Konstantosa Papadopoulosa, podróżnika z Grecji, który całkiem przez przypadek dzięki mnie ma paszport na pobyt tutaj w Londynie. Widzę go przy księgozbiorze, wiedząc już, że musimy jednak przetłumaczyć język grecki i widzę: o, Papadopoulosie, przyjacielu, właśnie potrzebowałem kogoś z twoimi umiejętnościami. Czy mógłbyś mi podejść tutaj do stolika na chwileczkę? Papadopoulos w pierwszej chwili, jak cię zobaczył, zrobił taką niezbyt szczęśliwą minę. Najwidoczniej jakoś niespecjalnie miał nadzieję pewnie cię spotykać gdziekolwiek po drodze w swoim życiu, ale kiedy zrozumiał, że nie wywinie się w żaden sposób
z twojej prośby, a jest ci dłużny, no to chcąc nie chcąc oczywiście poszedł z tobą do stołu, gdzie Ernest akurat przeglądał tą książkę i teraz w takim razie niech ktoś odczyta fragment ów, który prawdopodobnie nawiązuje do tematu Kostura, o którym szukacie informacji. A to Ernest może. No, zróbcie proszę jeszcze tylko screena i rzućcie na hangoucy, bo przez przypadek zamknęłam okienko. Fragment z księgi opisanie podróży do krain Babilonu na Triusa z Grecji. Król Sulejman zawsze kostur nosił kształtu przedziwnego. Był on długości około 2 łokci, z czarnego drewna zrobiony, o zaostrzonym końcu i głowicy, w kształcie głowy kota. Wywiedziałem się później, iż kostur ów otrzymał on, będąc w Egipcie, od kapłanów bogini zwanej Bast. Różdżka ta miała ponoć moce przedziwne, o których jednakże nie zechciano mi opowiedzieć. Taki oto fragment znaleźliśmy na temat być może... Pytania, czy szukacie dalej? Bo na pewno kolejny rzut na przeszukiwanie bibliotek zabierze wam kolejną godzinę poszukiwań. Powiem tak, ja bym sugerował może coś poszukać na temat tej bogini Bast. Może to coś rzucić na temat tych mocy, niemocy i tak dalej. No bo jakieś nieznane moce, a może jakie moce? Mhm. Więc... może szukajcie. Ja bym rzucił. Ja spróbuję, choć nie wiem z jakim sukcesem, poszukać czegoś wobec króla Sulejmana. Ktoś zdał, tak? To nie jest do forsowania. Pecha masz, to pecha się już nie da forsować. Bo wyrzuciłeś stówkę, tak? O ile dobrze widzę. 99. No, to jest pechowy rzut, to... No to marnujesz godzinę po prostu bezproduktywnie, nic nie znajdując. Natomiast ktoś zdał. Troszkę na głowę nie spadła. Ktoś zdał? Ktoś zdał? Ja zdałem. Ja mam dobry, jestem przygotowany. Więc kiedy już wiedzieliście, czego szukać mniej więcej, więc znajdujesz kolejną gdzieś tam księgę, tym razem po angielsku, więc nie sprawia wam że najmniejszego problemu przeczytanie jej. A zatem kolejne znalezisko. Fragment świętych ksiąg bogini Bast w tłumaczeniu Randolfa Wrighta. Widząc, iż świat cały w mroku pogrążon i że stwory bluźniercze, które istnieć nie powinny, po ziemi stąpają, zesłała święta i potężna Bast dar swój wielki. Laskę, co w ręku wielkiego duchem człowieka cuda czynić umiała. Wkrótce też z jej pomocą wygnano mrok z Beatis. To bardzo ciekawy fragment, dający jakaś sporo laska, otuchy. Jakaś laska, która niby ma odpędzać złe moce, w bardzo dużym skrócie stwierdzając. To może dlatego Stanley wysłał swojego pomagiera, by zdobyć ten artefakt. Może pytanie do was numer 3. Czy kontynuujecie poszukiwania, czy dajecie sobie spokój? Podaj godzinę, żuraw. No już jest, w bibliotece już przebywa, już jest dobra 14, bo już w bibliotece przebywacie 2 godziny. No dobrze, bo w takim razie wiemy, aż że laska... A czy spędzili na jeżdżeniu? Chociaż dobra, w sumie wizyta na posterunku, wizyta pod pustym mieszkaniem. No dobra, niech będzie. Do jazdy i te sprawy. Jedno, i jak nic nie wyskoczy mega, to możemy jechać dalej. Bo tak naprawdę co mamy pilnego w tym momencie? Jest 14. Jeszcze godzinę poświęcimy, będzie 15 do 20. 5 godzin obiad jeszcze. Obiad może. Obiad będzie po prostu. Myślę, odmeldujemy go. Nawet po tej 15. Ja myślę, że można jeszcze tą godzinkę poszukać. I co później? No. Nie wiem, czy odwiedzać pana Rosa, czy jednak odwiedzać naszego kochanego lokaja. O, ja coś czuję, że będziemy musieli zapożyczyć tą laskę, tak, jednak z depozytu. Więc tak czy siak odwiedziemy pana Roberta, który nam opowie o lokaju. To będzie najlepsze chyba rozwiązanie. Dobrze. A weźmiemy tak, laskę, która się może dzisiaj strategicznie przydać. Okej, okay, czyli rzucamy jeszcze na... Przepraszam, wie jak ją używać? Bo na razie po pierwszym dotknięciu tej laski nie szczególnie byliśmy szczęśliwi. To prawda, dlatego rzucamy jeszcze raz i szukamy dalej. Wielkim duchem człowiek czynić cuda będzie. No i wszystko już chyba wiemy, ja, jak to działa. Chyba ty. Dokładnie. Ojczulek musi. Ojczulek szukał dalej, tak?
Tak, i zresztą dalej. Wymiatam w bibliotekach. Całe życie tutaj spędziłem. Ja się zmęczyłem chodzeniem między książkami. Ja po prostu... Ja próbuję, ale mi to nie wychodzi. Czyli znowu Ernestowi się udało. Pytanie, czy znasz łacinę? Nie ja znam żadnych. Ja znam. O, świetnie. No to Ernest znalazł, ale Joshua może odczytać. Joshua, masz otwarte już? Mam jakichś hebrajskich tabliczek Tyre, znalezionych podczas wypraw krzyżowych. Wtedy to ja, syn Achimnona, syna Jonasza, syna Efirama, otrzymałem w piecze skarb od pokoleń przez ród mój przechowywany. Kostur samego Mossy, czyli Mojżesza, który trzymał on w rękach, kiedy z pomocą Boga wyprowadzał naród Izraela z egipskiej niewoli. Po odczytaniu tego fragmenta tekstu spoglądacie się wszyscy takimi oczami jak 5 funtów w monecie. Nie wiem, czy są monety 5-funtowe, ale powiedzmy. Ojczulku, to ty chyba najlepszym powiernikiem będziesz tego cuda. No dobrze, ale... Tam w Biblii nie była napisana instrukcja obsługi? Boże, może w tej, w Księdze Wyjścia coś tam napisali, jak używać laski? Co najwyżej w Księdze Wyjścia? Chyba tam nic nie było na temat tego, że jest to laska w kształcie kota, więc no nie jestem pewna, nie jestem pewien, czy to w ogóle chodzi o tę samą laskę i ten sam kostur. Erneście, uwierz ty w siebie. I myślę, że skoro wiara napędza całą religię, to i wiara w czynienie dobra napędzi używanie tej laski w dobrych celach. Coś takiego. Wybacz mi te słowa, ale jestem trochę roztrzęsiony tym, iż rozmawiamy o kwestiach tak absurdalnych, jakby były całkowicie normalne. A jak to mówią wielkie persony świata religijnego, wiara czyni cuda, także tak. Wierzmy, że jednak uczynią nam się te cuda. Albo uwierz w siebie, jak wierzysz w Boga, tak? Chcesz na kogoś liczyć, licz na siebie. To ma wisieć, nie utonie. I jeszcze inne mądre epitety i frazesy. Ale no co, może chyba mamy wszystko, skoro wiem, w drodze powrotnej może ojcze przeglądniesz Pismo Święte, bo domyślam się, że masz ze sobą Pismo Święte. Zawsze. Może przeglądniesz, czy nie ma tam jakiejś tylko to jest informacji. Tylko to jest Pismo Święte Kościoła Anglikańskiego. Ale tam księga... No ale Stary Testament jest Stary bez... Stary Testament raczej bez... Torę by zmieniali. Torę raczej nie zmieniali. W Starym Testamencie przede wszystkim. No, to tylko Księga Wyjścia wystarczy. Tam nigdzie indziej Mojżesza nie było. Jedną księgę przeczytać. No niby tak. Też pamiętajmy też, że w Księdze Wyjścia akurat kostur nie zajmował jakiejś donośnej, doniosłej roli. W paru miejscach było jebut w skałę, leci woda, więc może trzeba zrobić jebut. Ogólnie jebut kosturem wydaje się całkiem dobrym pomysłem, bo zawsze jak przywalisz, to zaboli, tak? No właśnie. I wierzyć w cuda. Człowiek uduchowiony, tam było napisane po grecku. Uduchowiony. Czyli wierzy w cuda. Wierzyć trzeba w cuda. No, wiara czyni cuda. Idziemy. Mi się wydaje z powrotem do inspektora. Może będzie już z powrotem. Wpisywać te, żeby przekazać mu wiedzę, bo chyba już nie zdążymy zahaczyć tak, żeby do tego mieszkania potem wrócić, ewentualnie jeżeli to jest mieszkanie tego Tomasa blisko miejsca rytuału, to możemy przed rytuałem zaraz tak podskoczyć. Ale czy chcemy? To jest pytanie. Nie wiem do końca, z czym mielibyśmy, z czym do niego, w sensie i jak bardzo byłby i tak rozmowny. Raczej nie byłby. Po ostatnim to raczej nie byłby. Ale myślę, że ten kostur warto by było jednak, skoro mamy iść na bezeceństwa i jakieś obrzydliwe, mroczne rytuały i faktycznie Stanley chciał ogarnąć ten kostur i ten kostur miał czynić cuda i odpędzać zło i demoniczne wszelakie pości, to może chłop się znał na rzeczy. Ty insynuujesz, że Stanley przewiduje, że na tym szumnym rytuale, który zaraz ma się odbyć, przywołają jakieś wielkie, czarne, mroczne coś, co trzeba będzie popatać tą laską po głowie? Niestety z bólem serca, ale w 87% jestem pozytywny.
W sensie pozytywny, że będzie negatywnie. A czy przypadkiem nie da się kogoś aresztować na 48 godzin bez przyczyny? To chyba nie w tych czasach jeszcze. Myślę, że ten przezorny zawsze zabezpieczony, więc trzeba zabezpieczyć się tą laską na wszelki wypadek. A jak nie, to przynajmniej zdzielić przez łeb tego Tomasa. I o zgrozo odgrywać bohaterów. Zawsze możemy wracać do siebie. Nie, skupmy się na razie na etapie, że pojedziemy do pana funkcjonariusza, czy tam inspektora, czy kogoś po prostu, kto ma odznakę, i my zreferujemy mu, co myśmy się dowiedzieli, a on zreferuje nam, co on się dowiedział. I tak pomyślimy razem, co z tym faktem zrobić. Dobrze, jak plan. Drodzy towarzysze, za mną. Więc wracacie na posterunek Scotland Yardu, gdzie faktycznie już zastajecie z powrotem Roberta Cooka w swoim gabinecie ze swoim biurkiem. Wracacie jednak, myślałem, że już się dzisiaj do wieczora nie zobaczymy, ale jakieś rewelacje w takim razie musicie im przynosić, tak podejrzewam, więc siadajcie, siadajcie. No, rewelacje jak rewelacje, panie Robercie, natomiast jakaś wiedza na pewno to jest, sam pan oceni, jak bardzo wartościowa. Ale może na początek taka ciekawostka, że chyba adres pana Jacka Heinza już będzie nieaktualny, bo z tego, co się dowiedzieliśmy od bodajszej zarządczyni tej kamienicy, raczył się wynieść przed 2 tygodniami, zakosił wszystko łącznie z kluczami, nie płaci i tak dalej. Nie pojawia się na miejscu zamieszkania. No nie chwalił się, że się wyprowadził, no ale to jeszcze zasadniczo samo w sobie nie jest niczym podejrzanym. No, kto jeśli nie ma nic na sumieniu, nie pozostawia swojego dobytku i domostwa bez znaku życia i bez informacji? A, co jeszcze? Nie płaci czynszu. Co? O ile mi wiadomo, jest chyba przestępstwem. Raczej przestępstwem, no muszę cię rozczarować, drogi Finleyu, ale nie przypominam sobie, żeby w kodeksie karnym widniały jakieś paragrafy za niepłacenie czynszu. O, tak? To dobrze. Pewnie pieśni. To dobrze. Ba, co powiem więcej, nawet posiadanie długów nie jest nawet wykroczeniem, więc... Finleyu, chcesz mi coś opowiedzieć? Nie, wszystko dobrze. Dobrze, jednak da się być. Pobłąkaliśmy się trochę po bibliotece za pańską sugestią, panie Robercie. No i tak w skrócie z tych rewelacyjnych książek, których prawdopodobnie wcześniej nigdy bym nie pomyślał, że będę czytać, wychodzi na to, że to jakaś, gdziekolwiek stało to pudełko i kurz jeszcze po nim pozostał tam, Josh wymownie zawiesił spojrzenie. No jakaś pudełka już nie ma, no bo... Nazwałbym to cudowną, tworzącą cuda, świętą, per absurdalnie przenajświętszą laską, która pomoże nam odpędzić każde zło. Przynajmniej tak wynika z książek ezoteryczno-historycznych, bo chyba na tym pograniczu wylądowaliśmy. Tylko nie wiemy jak. Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z laską samego Mojżesza, którą obsługuje się wielką siłą wiary i duchowości. A to przynajmniej niewiele... mam nadzieję, że jest tak. To laska kostur Mojżesza, a nie kostur zesłany, laska zesłana przez boginię Bastet, która oczywiście nigdy nie istniała. Mojżesz istniał. Laska Mojżesza? Wy sobie kpicie ze mnie? Kostur, może to będzie lepiej brzmiało. Kostur? Kostur, laska. Ta laska tego Mojżesza, tego od rozdzielania Morza Czerwonego na pół, tak? Ten? Tak, jakby ten opis dziwnie pasował do tej laski, którą przypadkiem mieliśmy w rękach i która ewidentnie normalna nie jest. Tak, kto z nas, czy nie Finlay miał ją w rękach? Miałem. Finlay chyba miał na tyle gorące ręce, że złapał tak. Tą laskę i pożałował tego czynu zaraz. Właśnie, czy możesz nam przypomnieć, jakie były wtedy twoje wrażenia z kontaktu fizycznego? Pewno wygląda jak drewno, ale w dotyku to nie jest drewno. To... jakby coś metalicznego, ale nie metalicznego i z tego coś jeszcze tam było, ale na pewno wyleciało mi to z głowy po tym czasie. No a w końcu mogę przypomnieć, że to jest z materiału, którego absolutnie nie znasz, jakby był obcy na ziemi. Coś takiego było. To coś jak drewno niby wygląda, ale to nie jest drewno, taki dziwny materiał. To na pewno nie jest stworzone przez człowieka. A przynajmniej nie normalnego człowieka w normalnych okolicznościach. No tak wiesz, jak ty to mówisz i tak to tłumaczysz, że drewno, ale nie drewno, no to on tak się łapie za skronie, tak masuje.
God save the Queen. Nie Queen. Jeszcze nie Queen. A nie, czekaj, Queen. Victoria. Tak, Victoria. Przecież, sorry. It's all coming together. Już się po prostu w tej chwili. Wszystko się łączy. Tu wszystkie te poszlaki sprawdzają się w jednym. Natomiast muszę przyznać, Finlay, że wtedy na pewno pobladłeś. To bardzo mocno. Wydawało mi się wręcz, że zemdlejesz. Podejrzewam, że po prostu nie byłem godny. Że nie byłem dostatecznie uduchowioną osobą, by dzierżyć tak majestatyczny artefakt. Natomiast nasz tutaj pastor Ernest, może on będzie godniejszy? No to mamy mały problem, moi drodzy, bo zgodnie z tym, co wam mówiłem, oddałem kostur, laskę, whatever, do magazynu dowodów rzeczowych. No i wyciągnięcie tego stamtąd tak po prostu może być co najmniej kłopotliwe i to jest mocny eufemizm z mojej strony, moi drodzy. A czy ktoś otwierał tą skrzynkę? Jeżeli jest to aż tak kłopotliwe, to akurat mnie to uspokaja, bo ta laska w takim wypadku będzie w danym konkretnym miejscu. A mówiąc szczerze, to już były nasze stricte domniemania, że ta laska pojawiła się ze względu na rytuał, który ma się odbyć dzisiejszego wieczoru, więc już łatwiej byłoby po prostu do tego rytuału nie dopuścić. No to na pewno jest... Dobry. No ale rytuał został przegłosowany demokratycznie przez członków towarzystwa, no i nie mogę zabronić jego przeprowadzenia w żaden sposób. Zgadzam się, inspektorze, ale czy demokratyczne głosowanie kilku osób jest w stanie usprawiedliwić to, że na przykład diabelskie, szatańskie twory zostaną spuszczone na ziemię i Londyn zostanie zrównany z ziemią, niewinni ludzie będą tracić swoje życie? Myślę, że... Drogi Finlayu, no nie wiem, jakie środki zażywałeś przez najbliższe dni. Mam nadzieję, że z twoją głową wszystko w porządku, ale uwierz mi, jestem członkiem bractwa od dobrych kilku lat. Bawiliśmy się ezoteryką, mistycyzmem w różny sposób. Wybaczy wielebny, że mówię takie rzeczy i jak do tej pory nic się nie stało, żadne diabelstwo nie wylazło znikąd. Czasem zgasły świece albo podmuch wiatru otworzył zamknięte okna, ale to raczej były, powiedzmy, przypadki losowe. Nie jestem pewien, że ten rytuał, który chcą przeprowadzić członkowie towarzystwa, najprawdopodobniej nic się nie stanie. Odczytamy jakieś hokus pokus z kartki, nie wiem, że to mówię, i nic się nie stanie, tak. Muszę przyznać, panie Robercie, że jak na członka bractwa ezoterycznego, w którym odprawiane są rytuały i gromadzone są księgi domniemujące o istnieniu sił nadnaturalnych, jest pan bardzo realistyczną osobą. Jestem sceptykiem wrodzonym, to pomaga mi w mojej pracy, drogi Joshua. Natomiast ezoteryka jakby rozszerza moje horyzonty. W jakiś sposób chciałbym wierzyć, że jest coś więcej poza tym, co nas tutaj otacza, ale jak do tej pory nie otrzymałem na to żadnych niezbitych dowodów. Wybaczaj, ojciec. A, tak z ciekawości chciałbym się zapytać, czy kiedykolwiek był jakikolwiek rytuał, który taką niechęć w jego przeprowadzeniu sprawiłby w waszym przewodniczącym nieboszczyku? Nie przypominam sobie, raczej nigdy tak nie było. To był pierwszy raz, kiedy Stanley zachowywał się w ten sposób. Finlay domniemuje, że Stanley doskonale wiedział, iż poprzednie rytuały prawdopodobnie będą w 100% bezpieczne i nie wywołają tego, czego on by się obawiał, a ten obecny tutaj mógł wzbudzić jego podejrzenia. Dobrze mówię, Finlayu? Myślę, że natknęliście się jako bractwo na coś nie naszego kalibru. Tak. To już nie, może nie być hokus pokus przeczytane z kartki, tylko... A, wolę nie wiedzieć co. Ale obyśmy nigdy nie doszli do tego. W każdym razie, skoro wasz przewodniczący uznał, że to jest niebezpieczne, to może warto pójść za jego przeczuciem, a nie słuchać kogoś, kto nie za bardzo powinien się na tym znać. Mam na myśli tamtą dwójkę i resztę napaleńców, którzy poszli razem za nim, bo
chcą przeczytać. No co jak co, ale tutaj się z tobą Finleju nie zgodzę, bo przez ostatni rok czasu Thomas Ross wykazywał się niebywałą wiedzą na tematy mistycyzmu i ezoteryki, więc, a nawet okultyzmu. Więc myślę, że dorównywał wiedzą samemu Sir Stanleyowi świętej pamięci. Panie, sieć nad jego duszą, ale... I pytanie, czy to dobrze? Może zostawmy na chwilę ten temat. Czy, panie Robercie, czy odwiedził pan szpital psychiatryczny? I tak, byłem w Bedlam. Niestety tamtejszy dyrektor nie miał dla mnie dobrych wieści. Lokaj nadal jest w ciężkim stanie. Nawet mu się pogorszyło. Zapadł w katatonię i po prostu nie reaguje na bodźce zewnętrzne, więc niestety nic z niego nie wyciągnę. Przynajmniej w najbliższym czasie. Szkoda. Czy ktokolwiek zaglądał do skrzynki, która znajduje się w magazynie dowodów? Znaczy przy spisywaniu protokołu było po prostu otwarcie i spisanie tego, co jest w środku, ale wątpię, żeby tam ktokolwiek od tego czasu zaglądał. A czemu pytasz, Fineju? No może gdyby tak ręka na chwilę opuściła pod pretekstem sprawdzenia, dowodów. Jak już mówiłem, to będzie dosyć kłopotliwe, ponieważ żebym teraz mógł cokolwiek pobrać z magazynu dowodów rzeczowych, muszę złożyć wniosek, który zostanie zatwierdzony przez komisarza i muszę to dobrze uargumentować. To są procedury, które trwają i wątpię, żebyśmy to dzisiaj dali radę zrobić. Dobrze. Nie ma jakiejś gadaniny czy coś, no ja raczej nie. Ja bym miał, ale nie do końca mam argumenty, co najwyżej takie, że można by otworzyć skrzynkę celem dokładniejszego zbadania jej wyglądu, gdyż aktualny opis jest niewystarczający. A jest potrzebne do śledztwa, czy coś takiego. Będzie pod perswazją, myślę, bardziej już. Mogę przejrzeć dowód na miejscu, ale nie mogę go wynieść. Tak po prostu. Tak. To nam chodzi, żeby przejrzeć go na miejscu w pana biurze. Nie zrozumieliśmy się, Finleju. Przejrzeć na miejscu znaczy, mogę zajrzeć do dowodu w magazynie dowodów. Natomiast nie mogę go stamtąd wynieść bez pozwolenia komisarza. Zawsze można by spróbować... po prostu czegoś takiego, że sam pan osobiście sprawdzi, jak ten kostur leży w pana ręku. Może pan po prostu... Do tego nie musi pan go wynosić z magazynu. Niech pan dotknie. A może pan zrozumie, bądź nasza teza zostanie obalona, że to jest jakaś super magiczna laska, wokół której się zafiksowaliśmy. No dobrze, tylko nawet jeżeli coś poczuje, załóżmy, to co dalej? Może otworzę pana... horyzonty jeszcze szerzej na standardowe działania. Ostatecznie, panie Robercie, to pan jest tutaj członkiem Bractwa Ezoterycznego. Żadne z nas do niego nie należy i do wczoraj, poza okazyjnymi kontaktami z panem Stanleyem, ani ja, ani pan Finlay nie mieliśmy powodów, by grzebać w takich rzeczach, a pan Ernest, myślę, jednak widział ezoterykę w bardziej czarnych barwach, niżeli jako coś interesującego. No dobrze, no. Mogę spróbować. Możecie tutaj poczekać w biurze albo w poczekalni, posterunku. Jak wolicie, no. Przejdziemy do poczekalni. No dobrze, więc może on wstaje. Może żebyśmy mogli trochę jeszcze pogadać sobie tak na osobności. Ale z Robertem Cookiem czy między sobą? Nie. Nie, między sobą. Idzie? A, dobra. Proszę, w teorii. W porządku. No to w takim przypadku zostaniemy tutaj. No dobrze, no to postaram się niedługo wrócić. Wstaję, poprawię swój strój, bo on jest po cywilnemu akurat ubrany i wychodzi z biura, zamykając za sobą drzwi. Zostajecie sami. Jaka awantura nas czeka, jak ten pan wróci? Kura? Ja wiem. Myślę, że będzie poruszony. Tam będzie chciał to wszystko. Że tam nic, że jego ciało nie zareaguje jakoś. No zawsze może być, że on po prostu nic nie odczuje. Może bardziej biorę to pod uwagę. Może tak być, a może? A może już stamtąd nie wyjdzie. A, właśnie pod tym względem myślałem o poczekalni, ponieważ jeżeli coś by mu się faktycznie fizycznie stało i musieliby go wynosić, to tamto byśmy to o wiele lepiej zaobserwowali. Myślę, że prędzej czy później dowiemy się. No ja tak w międzyczasie, skoro i tak mamy trochę czasu, to tak, tu okiem na notatki, tam okiem na notatki. Nad czym w tym momencie mości pan Cook pracuje i czy coś ciekawego może wpadnie mi w oko? Rzuć mi na postrzegawczość. A jest. Ja bym w międzyczasie poszukał czegoś do picia.
Albo to może być, nie wiem, jakiś czajnik z herbatą, ewentualnie coś mocniejszego, jak stoi gdzieś, to, no to może tak jakąś koneczkę sobie dla animuszu. To 8. Przyglądając notatki, na szybko notatki Roberta Cooka, zasadniczo nie dowiadujesz się specjalnie nic więcej poza tym, co już wiecie. On po prostu dosyć zgrabnie sobie poukładał wszystkie znane mu wydarzenia i rozrysował sobie jakąś tam siatkę połączeń między wami, Thomasem Rossem, Jackiem Heinzem, Stanleyem, martwym Stanleyem Herberem, Edwardem Meritem i ma kilka zasadniczych znaków zapytania pod Thomasem Rossem i pod Jackiem Heinzem. Między innymi jest pytanie, są parą? I taki zapytanie i wykrzyknik i z podkreśleniem. Jakieś tam hipnoza na przykład, sugestia, czy że Heinz jest zahipnotyzowany. Rozzabił Stanleya, taki znak zapytania. Zlecił zabicie Merita, znak zapytania. Dlaczego Stanley nie zaufał nikomu z bractwa, znak zapytania, tylko zwrócił się do pomocy do obcych z zewnątrz. Znaleźć haka na O'Connora i złapać go na przesłuchanie. Jest tak zapisek. Przyjrzeć się bliżej Finleyowi Jacksonowi. Zachowuje się dziwnie. Jest tak. Jestem w stanie to jakoś usunąć, tak żeby widać było, że... Ja to w głowie mam. Myślę, że to... Nie co pisał. To jego prywatne notatki. Tak. No ogólnie nie ma tam za wiele... Nowości. Za wiele nowości. Jeszcze tylko zerknąłbym sobie, czy może Thomas Ross posiada swoją własną kartotekę. Nie ma absolutnie nic na temat Thomasa Rossa. W sensie nie ma żadnej kartoteki. Raczej chyba nic nie przeskrobał w takim razie, że na jego temat nie ma żadnej kartoteki. A ty, Finleyu Jacksonie, szukując na szybko pomieszczenie, znajdujesz skitraną w jednej z szuflad piersiówkę, która po odkręceniu wydziela z siebie dosyć silny zapach brandy. Myślę tak, że tak bym odlał, żeby nie dało się odczuć tego ubytku. W sensie, jeżeli jest tak pół, to tak... Nie, jest prawie pełna. Jest prawie pełna. Jest prawie pełna, no to tak akurat 1/4 dla niepoznaki. Tak, żeby masa w miarę się zgadzała, ilość w miarę się zgadzała, ale żeby smak poczuć. Tak, żeby nie zauważył, to tak 1/4 płynu sobie odlaję. No, to no, jakby połowę to już za dużo, nie? A trzeba balansować niepoznaka, a żeby coś poczuć. Więc... Zastanawiam się, czy może jeśli inspektor coś poczuje i na tyle go to przekona, że coś jednak jest w tym, co mówimy, może dałoby się namówić może na jakiś taki myk, żeby podmienić w tym, jak to się tam nazywało, magazynie, ten dowód na jakąś fałszywkę, ażebyśmy mogli przynajmniej mieć przy sobie ten kostur dziś wieczorem. Myślę, że jeżeli pan inspektor faktycznie coś poczuje, to pomysły same obudzą mu się w głowie. I trzeba by dać wydarzeniom zadziałać. W każdym razie ja się zastanawiam, mówiąc szczerze, czy by się nie skontaktować z tym O'Connorem, zostawiając mu wiadomość albo coś w tym stylu, że mamy tylko kilka pytań, nie damy, nie jesteśmy ze służb specjalnych ani nic takiego. Tylko zastanawiam się, jak to ograć, żeby to kupił. Tylko to raczej prędko nie dostarczymy mu. I on prędko tego nie znajdzie. Już dzisiaj będzie ciężko to zrobić. Wiem, dzisiaj na pewno nie, ale wiadomość można by zostawić mu dzisiaj pod miejsce zamieszkania. Jedyne, co mnie interesuje, to kto, jeżeli on został wynajęty, to kto go wynajął? Ja podejrzewam Rosa. Również, ale podejrzenia podejrzeniami, lepsze byłoby jego słowo. No tak, to na pewno by wiele by ułatwiło. W zależności, jaką ma etykę pracy, czy w ogóle byłby zainteresowany jakąkolwiek komunikacją z ludźmi, którzy po prostu przyszli zapytać. Myślę, że taka osoba nie jest za bardzo zainteresowana jakąkolwiek etyką, jeżeli morduje na zlecenie. To nie jest raczej wykwintny specjalista, jeżeli policja o nim wie. Ale też musiałby sobie mieć jakiś interes w tym, żeby nam cokolwiek powiedzieć. No to na pewno. Chociażby pieniądze. Albo jego życie. Ja nie zamierzam grozić niczyjemu życiu. Dobrze. Okej. Możesz mi zamierzyć dalej.
Mija kilkanaście dobrych minut, może 20, kiedy drzwi do biura Roberta Cooka otwierają się dosyć gwałtownie i do biura wpada on sam. Widzicie, że jest czerwony na twarzy, zamyka drzwi, opiera się o nie tak ciężko dysząc, widzicie, że tak pot spływa mu po twarzy, wyciąga chusteczkę i tak ociera. No, powiem wam, że nie wiem co to jest, ale nie chcę tego dotykać. Ja bym tak poszedł w miejsce, gdzie była ta piersiówka, wyciągnął ją i mu tak rzucił ją. No tak wiesz, łapie, tak spogląda na nią, spogląda na ciebie, tak marszczy brwi i jak nic nie mówi, tylko odkręca i tak wiesz, gul, pociąga kilka łyków i tak, wiecie, ten, nawet nie ceregając się za bardzo, tylko tak po tych drzwiach tak osuwa się i klap, i taki robi taki klapen z idupen na tyłku, po prostu opierając się na drzwi, tylko tak. Więc tak jak mówiliśmy, coś jest z tą laską nie tak. W sensie... No... Panie Finlay, no i bardzo nie tak. Podejrzewam, że może nie jesteśmy godni łaskawie dotykać tego cuda na ziemi. Albo jest cud. To tak nie jest cud na ziemi, tylko jakieś świństwo zesłane przez jakiegoś demona, który... Potem rozpuścił fałszywe plotki, tudzież jest to jakaś podróba jakiejś świętej laski. O tak palcem pokazuje, jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmi, jestem w stanie się z panem zgodzić, panie Green. Jedyne, co mi w tym wszystkim nie pasuje, to jeżeli to byłoby świństwo, którego nie powinno się dotykać, żeby być całym zdrowym i jeszcze sporo życia, dlaczego Stanley by to nam podrzucał i to praktycznie kosztem swojego również przyjaciela? I to zanim... W tym wszystkim... Nie leży mi najbardziej. I to zanim on sam dostał tą laskę w swoje ręce. Opcje są różne. Tutaj się on w końcu podnosi. I tak wiesz, wymijacie. Siada na swoim krześle, znaczy na tym w swoim fotelu i tak. Opcje są różne. Ten Merit mógł dostać podróbkę. Zostać oszukany. Albo może Herber nie do końca wiedział, po co tak naprawdę wysyła Edwarda do tego Egiptu. Ciężko powiedzieć. No, ale powiem wam, że coś jest nie tak z tą laską i to tak bardzo, bardzo nie tak. Pierwsza dobra wiadomość, to laska dalej jest w magazynie. Nikt się o to magicznie nie upomniał, ta laska magicznie nie zmieniła swojego miejsca położenia. To jest dobra wiadomość. Gorsza wiadomość? W tym momencie nie wiemy, czy ta laska służy do przywoływania wielkiego czarnego nie wiadomo czego, czy służy do odpędzania wielkiego czarnego nie wiadomo czego. I tutaj jestem rozdarty, czy schować to za wszelkimi zawiasami Scotland Yardu i nie dopuścić, żeby ktokolwiek dorwał to w swoje ręce, czy wręcz przeciwnie, mieć to na podorędziu w razie, gdyby miało to jakkolwiek pomóc. Niezależne źródła, do których dotarliśmy w bibliotece, sugerują, że to może mieć jakąś wartość dodatnią w tych naszych, no, w trakcie dzisiejszego wieczora. Ujemnych. Tak. Jeżeli to jest faktycznie... Nawet jeśli nie wiemy jak. Ale początkowe źródło z tej greki, którą znalazłeś, Erneście, wskazywało na to, że to jest jakaś laska zesłana przez egipską boginkę. Ona mi się w ogóle z kotami kojarzy, ta laska ma głowę kota, więc to by nie wypasowało, ale nie do końca, mówiąc szczerze, interesowałem się kiedykolwiek starożytną egipską religią, nie mam pojęcia, co to za boginka była, więc ciężko mi ocenić, na ile to pierwotne źródło mogło być bardziej prawdziwe od łacińskiego przekładu, że była to laska samego Mojżesza. No właśnie, to są różne źródła. Niemniej... Może laska pojawiała się w różnych miejscach, pod różnymi nazwami, u różnych osób. W każdym razie, względu na źródło, wygląda na coś, co warto mieć po swojej stronie. Czy to w dokumencie o tym, że jest to laska zesłana przez Bast, czy to w dokumencie o
pochodzeniu od Mojżesza, to zawsze jednak jest to coś zdatnego w walce ze złem. Cudotwórcze czy coś. Niemniej cały czas nie wiemy, jak tego użyć, ale może sama obecność jej w naszych rękach, w sensie niekoniecznie dosłownie, ale no, chociażby w tym pudle, w trakcie rytuału może byłaby jakąś naszą tajną bronią. To nie zmieniło się nic od momentu, kiedy jeździliśmy z tym cholernym pudłem, do momentu, kiedy zdaliśmy to do Scotland Yardu i jeździmy teraz bez tego cholernego pudła. Jakoś ja zmiany nie odczuwam. Finlayu, ty to dotykałeś. Czy ty odczuwasz jakąś zmianę? I to, ale chyba żadnych demonicznych mocy nie mieliśmy. Spotkaliśmy na swojej drodze, właśnie. Chodzi mi o to, że mogło coś odpędzać. A no może i odpędzało, a przychodzić do nas. A w sumie nie mieliśmy przy sobie w bractwie już tej laski chyba. Także przy sobie, nie? Raczej z pudłem tam nie wparowaliśmy w szafroku, przynajmniej ja. Nie pamiętam. Nie, do bractwa chyba faktycznie jej nie braliśmy ze względu bezpieczeństwa. Więc to było jedyne miejsce, gdzie stwierdziliśmy, że to będzie bardzo głupie. To jest jedyne miejsce, gdzie podejrzewamy gniazdo demonów i diabłów czyhające na nasze życie. Zbliża się godzina 16. Już? Tak. Tyle czasu w sumie zmitrężyliście do tej pory. Pytanie, co robicie dalej, bo macie niewiele czasu do spotkania wieczornego bractwa i do przeprowadzenia tego rytuału, który coraz mniej się wam podoba. Mhm. Czyli mamy możliwość wyciągnięcia tego? Mam propozycję, mości panowie, ale wróćmy do hotelu. Przy okazji spróbujemy coś z siebie wrzucić. No tak, to na pewno trzeba będzie zrobić. Tylko pytanie, czy chcemy próbować wyciągnąć tą laskę? Nie. Niech ona tu zostanie. Okej. Nie jestem przekonany, ale... No to wrzućmy coś w siebie. Ale tak, jedzenie, obiad będzie na pewno dobrym pomysłem. No dobrze, no to wracacie do hotelu. Tak. Naprowadziłem na to głównie dlatego, że tam zostawiliśmy tą cudowną księgę, na podstawie której ma być ten rytuał. I mówiąc szczerze, chciałbym... Mamy taką księgę? Myśmy zapieprzyli tą księgę od Stanleya. My tą księgę cały czas mamy. I dobrze byłoby przeczytać od początku do końca, na czym ten rytuał ma polegać, co dokładnie ma się tam stać, jakie specyfiki są im potrzebne, żeby zapoznać się z materiałem, którego mamy zapobiec. No, więc myślę, że tak. To można zrobić. No dobrze, więc tak. Wracacie do hotelu. Spożywacie jakiś tam szybko obiadokolację. Może ostatnią w naszym życiu. Tak. I sięgacie po tą niekompletne tłumaczenie Necronomiconu, które zapieprzyliście z posiadłości Sir Stanleya Herbera. I powiedzcie mi, ile czasu chcecie poświęcić na jego studiowanie? Chcemy znaleźć ten rytuał przede wszystkim. Chyba nie będzie jakiś. Bo raczej tam jakieś notatki, zakreślenia. Dobrze pamiętam, że to jest rytuał przywołania gwiezdnego dziecka. Dziecię gwiazd, tak zostało. O, dziecię gwiazd, dobra. I na podstawie czegoś takiego byśmy szukali, żeby znaleźć konkretny fragment, rozdział, czy jakkolwiek to ująć, które opiewałoby na ten rytuał. Więc poproszę o rzut na korzystanie z bibliotek. Jednego z was, który będzie ekstremalnie trudnym rzutem na 1/5 i też poproszę od kogoś rzut na okultyzm trudny na 1/2. To nie ja. Ekstremalny. Rzutem ekstremalny, tak? Tak. Rzut. Próbuję jeszcze raz. Forsuj. Forsuj. Jeżeli stracisz trochę czasu, ale forsuj. No, jeżeli ci się nie uda, no to zostanie, znaczy tak, przestudiowanie tego jest w okolicach godziny 17, więc przestudiowanie tego zajmie wam normalnie godzinę, a jeżeli sforsujesz i się nie uda, no to praktycznie zostanie wam mniej niż godzina do przeprowadzenia rytuału i nic się nie dowiecie, więc... Forsuję. To jeszcze zapytam tylko, czy mamy kogoś, kto rzuci okultyzm? No ja okultyzmu nie mam. Ja mam 5, więc ja mam 45.
No, to chyba ta sama osoba. Możesz, czy dobra. Żuraw zgodzi się, żebyś czynił oba rzuty? Tak, tak. Znaczy, no, rzuci na jedno i na drugie, nie? Dobra. Nie, no. Nie. To jest, czekaj, to jest rzut na co? Na korzystanie, korzystanie z biblioteki. Tak. Tak, nie znajdziemy tak tego. Dobrze. Tak dobrze mi szło. No to niestety, ale jest to tak... To jest to tak kiepsko przetłumaczone na angielski, że męczycie się strasznie z przebijaniem się przez ten tekst. Jest tam dużo urwanych sentencji, urwanych fraz, jakichś przekreśleń. No jest po prostu to, można powiedzieć, że to ewidentnie jesteście na pewno pewni tego, że to jest gówniane tłumaczenie, z którego niewiele da się zrozumieć. I jeżeli... I tak przychodzi wam na myśl, że jeżeli na podstawie tak kiepskiego przełożenia ktoś sobie wybrał jakiś tam rytuał do przeprowadzenia, jakieś inkantacje do wyrecytowania, to jest duża szansa, tak jak się martwił Stanley Herber, o czym była mowa, że chciał bardzo przełożyć przeprowadzenie tego rytuału z racji niepewności co do treści inkantacji, że jest wysoka szansa na to, że coś w tej inkantacji może być spieprzone. I przeprowadzenie tego rytuału może być, no, jeżeli cokolwiek zadziała, jeżeli to faktycznie coś cokolwiek by się miało stać i jakieś to Dziecię Gwiazd przybyć czy cokolwiek, to no, może być różnie. Bo nie ma pewności, czy naprawdę czy to jest tak bezpieczne, jak zapewnia Thomas Ross i Jack Hines, czy to jednak i będzie tak, jak się obawiał Stanley Herber. Powiedzmy jeszcze, mamy rzucać, czy... Czyli ten okultyzm się gdzieś już do niczego nie przyda. No nie, no. Ciężko nam fragmenty w ogóle wyłapać. Znaczy na okultyzm możesz rzucić, bo ewentualnie, no jeśli zdasz na trudnym testie, to ewentualnie coś ci dorzucę do tego. Ale to... Czy co, tak? Więc no, nie rzucę ten okultyzm. Jaki? Tak, trudny. Normalny czy ekstremalny? Trudny. Jaki? Trudny był. Trudny po prostu. Mhm. Okej. Okay. No nie. Nie, totalnie. Totalnie ten manuskrypt, te zapiski dla ciebie wielebny wydają się totalnie bez sensu. Jest to bluźniercze, odstręczające to, co czytasz. Najchętniej byś to wrzucił do kominka, żeby spłonęło w świętym ogniu, a nie zajmował się czymś takim, aż cię tam wewnętrznie skręca, jak to przeglądasz, nie wiem. Wyobrażam sobie postać Ernesta, która siedzi z tą książką, z takimi ściętymi brwiami, niby to czyta, ale w głowie ma tylko takie, jak doszło w moim życiu do tej sytuacji. Dokładnie tak było, tak. Skoro tak i mamy niecałą godzinkę, no może wjedziemy panu Rossowi do domu i pasniemy mu tą książkę przed oczyma z zapytaniem, co za podróbę pan wynalazł. Tak jara. Okay. To jest mój plan na szybko. Zrodzony z wielu niepowodzeń i krótkiego terminu wykonalności. Cytując klasyka, nie powinienem tego robić, ale chuj. Dokładnie tak! Dokładnie tak i to jest, mój drogi Finleju, również jedno z moich ulubionych powiedzonek. To jesteśmy z powrotem i będziemy kontynuować. Skończyliśmy na tym, że udaliście się w kierunku mieszkania Thomasa Rossa. Thomas Ross swoje mieszkanie wynajmuje, jak była mowa, kilkanaście minut drogi piechotą od siedziby towarzystwa. Bez problemu dostajecie się do tej kamieniczki, dosyć luksusowej. Na tablicy w korytarzu sprawdzacie, w którym mieszkanie rezyduje Thomas Ross. I uzyskawszy tą informację, wspinacie się po schodach na górę i trafiacie pod drzwi jego mieszkania. Co robicie? Ja bym najpierw tak przyłożył ucho, żeby tak nasłuchać, czy ktoś jest w środku. Ja też. To rzucę nasłuchiwanie, ale trudny test. Bardzo dobrze się składa, bo mam bardzo dużo nasłuchiwania. O! Niewystarczająco. Za dużo szczęścia bym musiał spalić. Okej, nic nie słyszę, jak rozumiem. Nie. Może ja rzucę, gdzie to nasłuchiwanie było. W samym momencie stajemy ucho w ścianę, znaczy ucho w drzwi. Szklanki nie mamy, żeby przyłożyć, ale... No może nie tyle ucho w drzwi, co po prostu chwilę postać pod tymi drzwiami. Może już zaczęli rytuały sami. Ja mam też wysokie nasłuchiwanie, więc też sobie dam szansę. Moim zdaniem to brzydko, ale
Spróbujmy. Trudny czy ekstremalny? Trudny. To ten, masz ten, no, przy przykładaniu ucha do tego, do konfesjonału, tak? Jak wspowiadasz. Doświadczenie. Może ten, może... To jest katolicki chyba jednak zwyczaj. W protestantyzmie jest spowiedź powszechna i dlatego. Może tak. A nie chcesz forsować? Bo jak masz 80, to kurde. Musisz 40 wyrzucić. Jakbyś forsowała, może... Czy nie jestem pewien, to jaką daje nam to dużą, większą przewagę? Pewnie niewielką. No. Dlatego, skoro tak wygląda sytuacja, to ja bym chciał otworzyć drzwi, jeżeli są zamknięte. Ale rozumiem, że nie pukasz? Nie pukamy? Znaczy... To nam się... Finlay, kim ty jesteś? Nieważne! I tak puk. Robisz takie puk-puk. Mija chwila, kolejna, potem jeszcze jedna dłuższa chwila, dobra minuta i w końcu słyszycie takie szuranie przytłumione kroków, potem szczęk odsuwanej zasuwy, szczęk zamka, drzwi się uchylają i widzicie zaskoczoną twarz Thomasa Rossa, który spogląda się na was zaskoczonym spojrzeniem. Dobry wieczór, nie spodziewałem się was tutaj. Dobry wieczór, Tomasie. Uznaliśmy, że złożenie ci wizyty przed tym ważnym wieczorem będzie dobrym pomysłem. Czy możemy wejść? Będzie miłą niespodzianką. On tak marszczy na chwilę brwi, przygląda się wam uważnie, taksuje was spojrzeniem, nic nie mówi. W końcu robi takie no dobrze. I otwiera drzwi, wpuszczając was do mieszkania. Ja na pewno pierwsze co tak wparuję sobie, ilustracja, wszystko dookoła, tak nawet bezczelnie, nie przejmuję się za bardzo. Znajdujecie się w obszernym korytarzyku, z którego macie jakby wyjścia na kolejne pomieszczenia domu. Jest to bardzo eleganckie, gustowne mieszkanie, luksusowo urządzone. Są tu drewniane meble, wszelkie jakieś tam na ten czas bardzo takie wysokiej jakości wyposażenie się tutaj znajduje. Wieszaki, rozgośćcie się, i to mówi, pokazuje wam na wieszak przymocowany do ściany, żebyście zdjęli pokrycie ze sobą. Postępuje kilka kroków i stając w dalszej części korytarza wskazuje wam ręką, zapraszam tutaj do salonu. Siedziemy. Podążamy. Lustracja totalna jest, prawo, lewo, ściany, komody, kredensy, zdjęcia, nie zdjęcia, wszystko. Czy on mieszka sam? Albo czy wygląda jakby mieszkał właśnie, sam? Czy są jakieś ślady, które wskazują, że więcej niż jedna osoba tutaj mieszka? W tym miejscu, gdzie na razie z sieni wchodzicie do salonu, wygląda na to, że jak najbardziej mieszka sam i widać, że mieszkanie jest utrzymywane w dużym porządku. Nie ma tu nic, gdzie, nie wiem, porozrzucane gazety gdzieś, nie wiem, porozrzucane książki. Wszystko jest tak jakby ustawione tak jak ma być i kompletnie nieruszane. Za dobrze. Tak. Wchodzicie do dużego salonu, który jest naprawdę przestronny. Widać, że to mieszkanie jest dosyć spore. Pod sufitem wisi kryształowy ten żyrandol, który rozlewa delikatne światło elektrycznych żarówek na całe pomieszczenie. Są tutaj skórzane fotele, kanapa też z podobnym obiciem, drewniane ławy. Jest stolik z karafkami, na którym stoją jakieś też puste te szklaneczki i kieliszki. Thomas rozkazuje wam, żebyście sobie usiedli. Widzicie, że z tego pomieszczenia, oprócz drzwi, którymi weszliście, z tego salonu wiodą jeszcze inne drzwi dwuskrzydłowe do jakiegoś innego pomieszczenia, które są w tej chwili zamknięte. Thomas Ross przystaje tak w wejściu do tego salonu, spogląda się na was. No dobrze, no to z czym państwo do mnie przychodzą? Widzisz, Tomasie, takie nas pytanie nurtuje, więc zupełnie szczerze. Tutaj wyciągam to jakże trudne tomiszcze, które całe, myślę, że mamy przy sobie. Coście za beznadziejną książkę dorwali? No tak wyciąga rękę w kierunku tej książki. Ja otworzę po prostu na jednej ze stron, gdzie widzieliśmy już wyraźnie, że to tłumaczenie jest lewe. I chwycę, wiesz, pod grzbiet otwartej książki,
drugą ręką, no, za górę, przy otwartej stronie, żebym miał możliwość czytać, ale ja też, żebym jej nie zabrał. Widzisz, widząc, że nie chcesz ewidentnie mu jej oddać, to tylko podchodzi do ciebie, rzuca spojrzenie na tą książkę, przebiega oczami po literach. Kopia Necronomiconu, no. Wybitna fałszywka. Nawet ja, jako osoba poza kręgów ezoteryczno-okultystycznych, widzę, że tłumaczenie Necronomiconu powinno wyglądać jednak trochę inaczej. I to nie jest tłumaczenie. Może jakaś wolna wariacja pisana przez człowieka, wątpię, żeby spełna rozumu. Proszę mi wybaczyć. Messier już Green. Już mów tym francuskim, bo ewidentnie czuć, że ciągnie cię o wiele bardziej do tego języka. Mówiąc zupełnie szczerze, panie Ross, mam wątpliwości, czy jest pan faktycznie Niemcem, czy tylko posiada pan dokumenty. Takie ma pan kompetencje, panie Green, żeby oceniać, czy takie okultystyczne wolominy jak Necronomicon, czy też ich tłumaczenia są wysokiej jakości konspektem, czy też nie? Mam kompetencje w postaci trojakiej. Swoją, Finleya i Ernesta. Ernest jako duchowny jest w stanie, myślę, dobrze ocenić, czy dana książka jest w jakikolwiek sposób okultystyczna, czy wręcz o wiele bardziej szalona. Finlay, myślę, niejedno tłumaczenie widział, które krąży po niezbyt oczywistych rynkach, a ja akurat znałem dość dużo osób, w tym osobiście pana Stanleya. Pan Stanley jednak trochę mi o Necronomiconie opowiadał podczas spożywania, ale więc wiem, czego się spodziewać i na pewno to nie jest coś takiego. No dobrze, ale powtórzę pytanie. Z czym do mnie przychodzicie? Na pewno nie, żeby tutaj, nie wiem, reklamować trefnie wykonaną książkę, więc... Do rzeczy. Ponieważ wyciągnął tutaj z kieszeni taki zegarek na łańcuszku, ponieważ niedługo zbliża się pora spotkania i muszę się zbierać, więc... Do rzeczy z tym, iż na podstawie tego lewego tłumaczenia chcecie robić rytuał, który prawdopodobnie może przynieść o wiele gorsze skutki niż wam się wydaje. A ponieważ to nie jest oficjalne tłumaczenie Necronomiconu, jak już ustaliliśmy, mam poważne obawy co do tego, co właściwie jest zapisane w tym przepisie i jaki może być jego skutek. No dobrze, tylko po pierwsze nie jesteście państwo członkami bractwa, to raz, po drugie głosowanie nad tym rytuałem zostało przeprowadzone i jednogłośnie uznaliśmy, że dokonamy tego rytuału, to druga rzecz. Więc dlaczego w ogóle powinienem brać państwa opinię pod uwagę? Nawet jeżeli państwo macie jakieś obawy co do tego rytuału, ja mogę was zapewnić z całą swoją pewnością, że znacznie lepiej niż wy znam się na kwestiach okultystycznych. Jestem w stanie ocenić dużo bardziej eksperckim okiem, że wszelkie zabezpieczenia, jakie powziąłem w kwestii zabezpieczenia bezpieczeństwa członków towarzystwa podczas całej tej uroczystości będą niezachwiane. Takim rytuałem da się w ogóle zabezpieczyć kogokolwiek? Podejrzewam, że nie zrobiliście nic poza poinstruowaniem ludzi, co dokładnie mają robić. To są tylko... Natomiast dużo, wielu, w sumie większość członków tego bractwa uważa pana, panie Ross, za dość światłego, inteligentnego człowieka, więc miałem nadzieję na dość inteligentną rozmowę, a nie zapieranie się rękami i nogami, że to, co wiem, jest na pewno dobre, bo dokładnie tak pan brzmi. Widzę, że ta rozmowa będzie jedną z cięższych, więc tak patrzę się na zegarek. Mam chwilę czasu, zatem tak jeszcze miałem się napić herbaty przed wyjściem. Czy skuszą się państwo na odrobinę herbaty? Jak najbardziej. Proszę. W porządku. W takim razie wrócę za chwilę i będziemy kontynuować jakże jałową rozmowę, ale dobrze. To mówiąc, odwraca się napięcie i wychodzi do kuchni, zostawiając was samych w salonie. Dostałeś spojrzeniem zezwalającym na przeszukiwanie. Tak, ja na pewno... Pierwsze co będę chciał... Pójść na tych drzwi. Drzwi otwierające się. Czy przez nie było coś widać? Przez te dwuskrzydłowe? Bo on wchodził do kuchni, czyli do tego pokoju dwuskrzydłowego, tak? Nie, to on wyszedł tym wejściem, którym wy przyszliście. Aha. I po prostu poszedł do innego, do innej części mieszkania. No wiesz co, tutaj
Tu jest zbyt idealnie, tutaj nie będę się skupiał. Podszedłbym do tych... Czy te drzwi mają jakąś dziurkę, szparę od dołu, coś takiego, że można zerknąć bez otwierania ich? To znaczy, no mają dziurkę na klucz, ale szpary jako takiej nie mają, nie? Mhm. No to przez dziurkę od klucza jestem w stanie coś tam zerknąć. To rzuć na percepcję, znaczy na spostrzegawczość. Zwykłe, trudne. Zwykły rzut. Spokojny sukces. Wiesz co, widzisz fragment jakiegoś pokoju, gdzie widzisz najprawdopodobniej jakiś sekretarzyk albo coś w tym stylu i mrugające płomienie świecy oraz do twoich nozdrzy dociera dosyć intensywny zapach kadzidoła na pewno i być może coś ziołowego, a także wydaje ci się, że słyszysz jakieś szuranie bądź skrobanie, natomiast nic więcej, nie? Okej. Okay. Może Heinz spróbuje się wydostać. Wiesz co? Spróbowałbym bezszelestnie lekko uchylić te drzwi. No to musisz rzucić na ukrywanie się. Albo na zręczne palce, o, na zręczne palce. Bym chciał. Tylko to będzie trudny test. Trudny. Dobrze. Chciałbym to sforsować. Wiesz co, jeżeli ci się nie uda to sforsowanie, to przyłapię cię na tym roz, który będzie wracał z herbatą. Jasne? O kurwa. Dobra. Nie mam tyle szczęścia, żeby dopalać. Jeszcze zanim ta drama się rozpędza, bo chciałam tylko zadeklarować, że w sumie ten Josh sobie tak opadnie po prostu na kanapę, niby sobie siedzi, ale wzrokiem tak przegląda cały ten salon, w którym go posadzono i tak szuka nieprawidłowości, jakichś rzeczy, które mogłyby nie pasować do całości, ale pozornie sprawiają, że wszystko jest jak najbardziej okej. Okay. To rzuć mi też na spotkiwam się na spostrzegawczość, tak. Jakiś premia kara, coś? Nie, po prostu zwykły test. Nic tutaj nie... A nie, jakby... czekaj. Ja wypan dwa punkty szczęścia. Będę mieć. Kiedy tam Finlay skrada się w kierunku tych drzwi, tam widzisz, że się wsłuchuje i zagląda przez dziurkę od klucza i chce nacisnąć na klamkę, zauważasz, że pod jedną z komód, tak bardziej wrogą pomieszczenia, wystaje niedbale wepchnięta walizka podróżna. Tak jakby ktoś na szybko chciał po prostu wrzucić jakąś tą taką właśnie walizę pod gdziekolwiek, gdzie po prostu, żeby na widoku nie leżała. W tym momencie do pokoju wchodzi Thomas Ross, którego ty, Finlay, nie zauważasz, ale wy we dwójkę z Ernestem go zauważacie, który spogląda się na czającego się przy drzwiach do drugiego pomieszczenia Finlaya Jacksona i tak stawia tacę z takim: panie Finlay, no widzę, że jest pan strasznie wścibskim jegomościem. No bardzo nieładnie. Bardzo nieładnie. Panie Ross, wydaje mi się, że coś za tymi drzwiami jest niepokojącego. Słyszałem jakby drapanie o ścianę. Czy tam jakieś zwierzę jest zamknięte, czy... No nie chcę pan sposobnie. Ach, to tylko mój kot, nie ma się czym przejmować. Po prostu używa wszystkiego jako drapaka, więc... Ale proszę, proszę! Panie Ross, bierze mi pan tego kota pokazać. Bierze... Naprawdę kocham koty! On bierze tą tacę z tą herbatą i stawia na ławie. Przed wami, proszę państwa, herbata. Co do kota, panie Green, no niestety mój kot nie jest zbyt towarzyski, nie lubi obcych i... Klasyczny kociak, jaka szkoda. Tak, tak. Proszę, proszę, częstujcie się. Najbardziej, dziękujemy. Natomiast no chyba wypada wrócić do rozmowy, szczególnie, że pana nagli czas, a dla nas jest istotnym, aby mieć absolutną pewność, że to, co robicie, moście państwo, nie przyniesie szkody ani wam, a nie myślę najbliższemu otoczeniu. On tak się patrzy na was. Pytanie, czy pijesz herbatę? Nie. W sensie, jak najbardziej. Nalałem sobie, ale wiesz, trzymam spodeczek, trzymam filiżankę, ale tak patrzę się na niego w taki bardzo komunikatywny sposób, że bardzo mnie ta rozmowa angażuje do tego stopnia, że ja o tej herbacie niby zapominam. A pozostała dwójka? O, ty, naprawdę chcę tam coś dopsypać do herbaty. To było bardziej niż oczywiste, ziomek! Nie, ja myślę, że nauczony przez to, ja że... Piję, wiele ja ludzi, ja myślę, że nauczony przez to, że wiele ludzi chciało już mnie w życiu oszukać, to biorę sobie od mojego arcywroga herbatkę i tak, wiesz, przystawiam i udaję, że piję. Tak, wiesz... A ona nie znika, tak? A ona nie znika, ale... To pierwszy beczka z prędu. Wygląda, jakbym pił.
I czy będzie jakiś efekt na jego zachowanie? Rzuć mi, Finleju, na spostrzegawczość znowu. Okej, okay. Chodzi. Ewidentnie, a ojciec Lek pije herbatę czy nie? Trochę tak, no ja jestem, ja bierzę w ludzi. A to twój błąd! Zanim przejdziemy jeszcze do twojego... Do twojego postrzeżenia, Finleju, no to przeskakując do Ernesta Myrtle, bierzesz filiżankę, widzisz, jak Thomas Ross, stojący nadal w pobliżu tej ławy, na której postawił tacę, świdruje was wszystkich spojrzeniem swoich ciemnych oczu. Bierzesz pierwszy łyk tej herbaty i od razu czujesz, że ta herbata nie smakuje jak herbata, wręcz smakuje paskudnie. I poproszę to cię. Jest I poproszę cię w tym momencie o rzut na kondycję, ponieważ wziąłeś mały łyk, więc będziesz miał ułatwienie. Jak nie znasz, to zwieracze puszczą. Natomiast ty, Finleju, czujesz, że ta herbata pachnie. Miałeś jeden sukces, tak? Tak, jeden. Więc co, czujesz... Normalne rzucić, czy jaki? Kondycję, trudny test. Znaczy nie, sorry, z ułatwieniem, sorry. Mówiłem, ułatwieniem. Z ułatwieniem. Normalne plus jeden. A, plus jeden. Teraz tak, muszę znaleźć teraz zatrucia w podręczniku. Chyba, że tutaj są coś, jakieś trucizny. Najmniej dzięki mnie poznacie jako prawdziwy ten... Miło było się poznać. Idą na służbie Bogu i Ojczyźnie. Dobra, działanie trucizn, niestety. Czy to zadziała automatycznie, czy jest szansa, że jeszcze podejmie ze mną rozmowę? Zaraz się dowiemy. Właśnie czekam, jak moje losy się ważą. Znaleźć, jak działają dokładnie trucizny. Więc kiedy tylko spróbowałeś łyka tej... Kiedy tylko spróbowałeś tej herbatki, Ernestie Myrtle, od razu pożałowałeś swojej decyzji, ponieważ czujesz, że momentalnie zaczynają drętwić ci usta, język i cała twarz. I czujesz, jak od razu też w nozdrza ci uderza ten dziwny zapach tej herbaty. A ty, Finleju, kojarzysz sobie, że ktoś tutaj nieumiejętnie do tej herbaty dosypał dużo za dużo cyjanku, soli cyjanku, potasu. Więc, ponieważ łyknąłeś tylko mały łyk, to... Znaczy, ja mówię o Erneście. To dostaniesz tylko połowę obrażeń, czyli 2K10. Rzucić... W sumie ty, Żuraw, powinieneś rzucić te 2K10. Dobra, to ja rzucę. 7. Ja w momencie pewnie, kiedy tak... Ja ty właśnie, Finleju, rozpoznajesz, że tutaj ktoś wam dosypał cyjanku potasu do herbaty i to tak srogo. Ernest, od serca. Jak się zachowuje? Właśnie, drętwieje i co? I zaczynasz, wiesz, czulek, wiesz, słabniesz, to zaczynasz mieć zawroty silne głowy i zaczynasz, wiesz, konwulsja, piana z ust, zaczynasz się dusić, nie? Wiesz co, ja w momencie, kiedy pana Ernesta dobiega coś takiego, zrobię bardzo wulgarną rzecz, mianowicie tą swoją całą filiżankę pełną herbaty wyleję temu gościowi na twarz. Okej, okay, więc tutaj proszę cię... pana Ernesta na bok, tak, co mam rzucić. A więc poproszę cię o rzut na... Odjąć? Co ja robię z tą siódemką? Obrażenia też. Obrażenia musisz sobie... Wytrzymałości. Wytrzymałość... Ile masz wytrzymałości, ojczurku? Nieprzytomny, powalony, punkty... Czekaj, punkty wyt? No. 8 na 9. 8 na 9, został ci jeden! Jeden. Od tych 8 odejmuję, tak? Tak, tak. Ojej. Walony. Ważna rana, okej. Okay. Ważna rana, może. No jesteś w konwulsjach teraz, tak. Poproszę cię o rzut na walkę wręcz, jeżeli posiadasz bijatykę, albo jak nie, to na zręczność po prostu. Green, nie, ja już się nie biję. Szukam walki. Okej, okay, to jak tu w międzyczasie idą rzuty, to jak ja też zobaczę te konwulsje i tak dalej, to swoją tą filiżankę tak pewnie syru w ścianę rzucę, sięgnę do laseczki, ją tam odblokuję, żeby ostrze wyciągnąć i bym też rzucił się na niego tak, żeby mu do gardła przystawić, jeżeli będę w ścianie. Tak.
Ja akurat się na niego nie rzucałem, ja tylko po prostu samą herbatę chciałam na niego wylać. Nic więcej, aczkolwiek widzę, że 92 to chyba mogę z niego nie trafić. Tak, więc mężczyzna okazuje się syczy, instynktownie skacze w boki, tylko wydziera się na cały głos. Heinz! Drzwi do tego pokoju nagle się tak, wiesz, z którego wypada, drzwi, do którego chciał się dostać Finlay Jackson, otwierają się z takim łomotem na oścież i do pokoju wpada Jack Heinz, który spogląda się na was i ten... Ja odciągam Ernesta, jakby co... I w łapach dzierży dubeltówkę, którą wymierza właśnie w tym momencie w Finlaya Jacksona. Okay. Escalated quick. Dobra, jakaś kolejka czy coś? A jaką macie szybkość? Zręczność? Mhm. Zręczność 40. Zręczność 50. A nie muszę mieć zręczności już, prawda? Zręczność mam 65, a obaj panowie mają 65 zręczności. Będą pierwsi, chyba że nie wiem, magicznie pan Ernest ma więcej. No Ernest jest konający w tym momencie, więc Ernest jest jakby wyłączony z tego starcia. Dobra. No to oni. Strzela do ciebie pan Heinz, który nie ma za dużo tego strzelania, bo tylko 50. To ewentualnie postrzelę. Czy mogę tego unikać, czy nie mogę tego unikać? Ale wyrzucił 6. No możesz próbować zrzucić na unik, ale to musiałbyś mniej niż 6 wyrzucić. Mm-hmm. Jakimś cudem rzucić się, wiesz, w kąt instynktownie czy coś, no ale to... Tak, próbować mogę. Prawie było na tej jedynce. Prawie było 5. Rozlega się huk wystrzału i jakbyś mógł, Michale, znaleźć tabelkę z obrażeniami od broni. Jakiej? Strzelba, dubeltówka. 4K6. Tyle zarabiasz obrażeń. 5. Jaki fart, dobra. No nie, no bo jak ci do połowy, no to tracisz przytomność wtedy, nie? No nie. Nie? Nie. Jeszcze nie połowa? Nie, ja mam dużo wytrzymałości. O ty! A dostałem tylko 5 obrażeń. Chcę się na 4K6 5 wyrzucić. Ale punkty wytrzymałości czy wytrzymałość? Punkty wytrzymałości. Więc rozlega się huk wystrzału, ale Finlay jakimś cudem instynktownie był już w pół skoku gdzieś tam, rzucając się za jeden z mebli, więc chmura śrutu, która pofędrowała w jego kierunku, więcej niż połowie trafiła po prostu w ścianę za nim, gdzie momentalnie stał, część tylko go zahaczyła, szatkując ci ubranie, boleśnie kalecząc cię gdzieś tam w boku, no spadłeś za ten fotel z bolesnym jękiem i krzykiem, ale żyjesz jeszcze. O dziwo. Więc teraz Thomas Ross spogląda się na ciebie, Joshua Peabody Greenie, i wyciąga tak rękę i wymawia jakieś dziwne słowa w języku, którego totalnie nie rozumiesz, i uderza w ciebie fala, jakiś dziwny podmuch energii w ciebie uderza, więc teraz rzucimy na moc. Udało fajnie, się. Fajnie, ostateczne starcie w końcu, nie w trakcie rytuału. Tak, i... Nie wiem, czy ostateczne. Nie wiem, czy ja tego mogę uniknąć jakkolwiek, to jest możliwe. Znaczy ja rzuciłem tylko, czy uda mu się zaklęcie, więc jak najbardziej możesz próbować tego uniknąć, ale no, musisz rzucić na połowę zręczności, jeżeli nie masz uniku, nie? Mam uniki. To na unik po prostu? Tak, to rzucaj na unik, no i musisz mieć przynajmniej wynik lepszy od... Oceń. No, myślę, że jakimś cudem po prostu rzucasz się też gdzieś w drugą stronę pomieszczenia i ta fala energii po prostu, wiesz, przewraca, wiesz, rozwala te rzeczy na stoliku, zrzuca wazony, wiesz. Chwilowo muszę Ernesta zostawić samego. Tak, i rzucasz się gdzieś tam też, w tym, gdzieś też w bok pomieszczenia i teraz jest ktoś, kto... Moja kolej. Tak. Jeżeli tak, to ja wyciągam po prostu swój pistolet i wyceluję w Rosa. No dobra, no to strzelaj. Ale z komentarzem stój. Po prostu przykładam, bo tylko w tym momencie mierzę w niego bronią. Widzisz tylko na jego twarzy diaboliczny uśmieszek, kiedy rzuca w twoim kierunku jakieś zapewne niezbyt miłe słowa po francusku. Finlay, ty jesteś mocniejszy w atakowaniu ludzi ode mnie. Tam Selavi poleciało w naszą stronę. Ja bym chciał prawdopodobnie z tym już wyciągniętym ostrzem z laski rzucić się na Rosa. Ross jest dla ciebie za daleko. Za daleko, no to jest po drugiej stronie. Bliżej masz Heinza, nie? Możesz do niego doskoczyć, próbować.
Okej, no to jak tak, no to dobra. To jak mogę tylko faktycznie w Hańca, to spróbuję faktycznie Hańca i najlepiej, żeby mu tą broń przy okazji wytrącić, jakoś go po rękach, tak celować, żeby mu jak najbardziej uszkodzić ręce. Czyli chciałbyś użyć manewru, rozumiem. Jeżeli tak tutaj jest to zrobione, to nawet nie wiem. Ale chodzi mi o to, żeby nawet jeśli go nie zabiję, bo prawdopodobnie go nie zabiję, to żeby upuścił chociaż broń. Więc wtedy twoje cios nie zada obrażeń, tylko osiągniesz efekt, czyli wytrącisz mu na przykład broń z ręki, nie? A nie, to tak aż nie. To tak aż nie. Czyli normalnie. No dobra. Bardziej ci zależy na obrażeniach niż na rozbrojeniu przeciwnika. Tak. Zależy mi na tym, żeby go zabić. Dwa sukcesy. Dwa sukcesy, dobrze. On to spróbuje uniknąć. On ma zręczności 65, to jest 32. Dobra, no. Desto. Roll. No nie udało mu się. 9 obrażeń. 9 obrażeń. To wystarcza, żeby Heinz znalazł się też w stanie agonalnym, bo to praktycznie prawie go zabiłeś w tym momencie, więc jak to wygląda? Wiesz co, myślę, że to było coś na zasadzie, kiedy on do mnie strzelił, to ja gdzieś tak, nie wiem, odskoczyłem za może kanapę, na której siedzieliśmy. Mhm. Później, kiedy on tam musiał, jakby, nie wiem, przeładować, przeciągnąć czy coś tak swoją broń. Nie, on miał jeszcze jeden strzał w dubelcówce, ale nie zdążył wycelować w twoim kierunku, kiedy... O, więc ja przy jednym strzale wskoczyłem za tą kanapę, gdzieś tam po plecach dostałem, troszkę mi posmagało. Potem po prostu tak wyskoczyłem tak na szczupaka, przewrót na ziemi i tak od dołu, tak w górę pchnięciem ostrza w jego cielsko, gdzieś nie wiem, pewnie w okolicach klatki piersiowej, może tam gdzieś, nie wiem, płuca tam przebite, gdzieś tak od dołu, także od dołu, tak przy kucu wręcz wbite ostrze w niego, no wiadomo, potem wyciągnąłem to, ale... Mhm. I na pewno nie staje przez przypadek przed jego lufą, to na więc pewno, ale tak... Mężczyzna nie zdążył pociągnąć drugi raz za spust, więc to po prostu ta strzelba mu wysuwa się z palców, a on tak... I tak upada na kolana po prostu i osuwa się na ziemię, nie? Więc obok ciebie upada jeszcze strzelba z jednym pociskiem. Mhm. Chyba tyle mam... Kolej Rosa. Tak, kolej Rosa, więc on w tym momencie jakby świdrując cię, Joshua, wzrokiem, czujesz jak jakieś obce myśli próbują cię wedrzeć do mózgu. Możesz próbować się temu opierać rzucając na moc, ale musisz mieć ekstremalny sukces, żeby się oprzeć. Aż tak? Mhm. Inteligencja nie będzie lepsza pod tym względem? Stricte moc? Musi być moc. To magiczne chyba. No nie. W tym momencie Thomas Ross przejmuje nad tobą kontrolę i rozkazuje ci wycelować pistolet w Finlaya Jacksona i oddać strzał. Mam nadzieję, że nie masz już strzelania. Mam. I właśnie dodałam. Okej. Okay. Możesz próbować tego uniknąć, ale też ekstremalny sukces cię ratuje. Karabin? Shotgun? Ty masz shotgun? Karabin? Nie, karabin. Nie, pistolet. A to jest umiejętność po prostu, wiesz? Nie, broń palna, karabin. Bo a nie, dobra, karabin. Karabin. Bo krótka i karabin to są różne, ale okej. Okay. Ja brałam karabin w takim wypadku? No też właśnie się zastanawiam. Karabin? Nie, to dobra, się, na pewno błąd, nie da się przy karabinu. To jest właśnie, to raczej pod pistolet, tylko tak patrzę na tekst, myślę, co jest, kurde. Nie, dobra, to jest krótki rzucam w takim wypadku, bo prawdopodobnie to, co miał Joshua, to był zwykły pistolet. Okej, okay, 90 na tym, no to nie. Za dawno projektowałam tą postać, nie pamiętam już dlaczego takie ustawienie, sorry. No właśnie nie wiem, czy albo się walnęłaś, że nie ta rubryczka, albo... Nie, faktycznie... wiesz co, bo coś kojarzę, że on coś takiego dopisywałam, może on się lubił w takich, wiesz, typowych dżentelmeńskich polowaniach. I może stąd tutaj jest na karabinie więcej wrzucone niż w broń krótką. Ale z drugiej strony nie chodziłby ze strzelbą na plecach. To nie w stylu dżentelmena. No poza tym mówiłaś, że pistolet wyciągasz na niego, więc... Czyli nie trafiłeś, rozumiem, że rzucałeś na tą drugą, tak? Więc pociągnąłeś za spust, ale oddałeś strzał, który kula tylko, wiesz, tam gdzieś gwiznęła nad tobą, Finlay Jackson. Widzisz, że Joshua do ciebie celuje, a Ross widać skupia się na... Widzisz, że Ross stanął i się skupia na najwidoczniej na kontrolowaniu telepatycznym twojego przyjaciela. Więc ja jedyne, co mogę zrobić w tym momencie, to krzyknąć w niebo głosy "Gin diable" i nacierać na niego, jak tylko jestem w stanie. Tylko robisz to z laską, czy...?
ostrze, bo ja mam laskę z ostrzem takim wyciąganym, nie? Więc ja już wcześniej taki wiesz, rękojeść i sru gdzieś taki, wiesz, takie ostrze. Więc ja tutaj taki, nie wiem, czy nawet na zasadzie szpikulca to nie jest, może takie, wiesz, cieniutkie ostrze. Nawet nie tyle sam szpikulec, żeby też faktycznie ma tą ostrą część, nie tylko tam dziubek, ale no, chcę na niego zaszarżować, czy jestem w stanie, tak dosłownie, szarża, rzucić się na niego. Tak, jesteś w stanie, no bo on stoi w tym w miejscu, okay. Nie? No chodź. Więc no, ja spróbuję tego uniknąć. Uników nie mam chyba, tak, on nie ma uników, więc zrobimy to na zręczności. I musi poziom wyżej wyrzucić. No ale bez problemu mu się udaje, więc on wiesz, jest nienaturalnie szybki, mimo tego, że nie wygląda na jakiegoś specjalnie, ale najwidoczniej być może potrafi też. Masz nawet wrażenie, że on po prostu się nawet jakby przesunął w powietrzu, unikając twojego ciosu o 2 metry i stanął i zatrzymał się w innym miejscu pokoju, nie? Teraz jest Thomas Ross, który wskazuje znowu Joshua strzelić do Finlaya. Przypominam, że ja jestem obok niego. Jakby był krytyczny pech, to... No. Ale nie ma krytycznego pecha, więc kolejna kula wędruje w jego stronę. No ja podobnie już z wściekłością na twarzy próbuję go zaszlachtować jak prosiaka. Okej. Walka wręcz bijatyka. No dobra, no to zręczność i jeszcze raz. No tym razem mu się nie udaje, więc zadaję obrażenia. 7. No i jest nieprzytomny. Okej, więc po tym jak go ciąłem, ja na pewno, prawdopodobnie jak już byliśmy zwarci jakiś tutaj, był strzał pewnie niecelny, gdzieś poleciało w ścianę, odprysnęło pewnie kawałki deski czy tam tynku, zależy jaki był wystrój mieszkania, no to może tak uderzenie poszło, nie wiem, może obuchem nawet dostał tego ostrza przez głowę, że jakieś wstrząśnienie, nie wiem, próbuję jakoś wytłumaczyć to, że jest ogłuszony po cięciu ostrzem i jeszcze nie próbuje, jeszcze się nie wykrwawia. W każdym razie, jak opadł na ziemię, to pierwsze co ja się odwracam, gdzieś tam skulam się, odwracam, czy dalej będzie we mnie strzelane, bo... Nie, Joshua w tym momencie siedzi na podłodze, po prostu trzymając pistolet, tak się rozgląda, zdezorientowany totalnie, nie bardzo wiedząc co się dzieje, nie? Czujesz, że obca wola opuściła... Wykupana broń jeszcze. Na pewności. Czujesz, że obca wola opuściła twoją głowę, wraca ci władza nad twoim ciałem, no i widzisz kątem oka, że na tym kanapie, na której siedzieliście, Ernest Myrtle po prostu, wiesz, tam piana mu z ust toczy i tam konwulsje go dotykają, ewidentnie wasz przyjaciel umiera, tak? Dobra, wołamy lekarza, chyba. Tak totalnie umieram? Nie. Jest jakaś szansa? Nie, szansa jest. Poproszę. Szansa jest, jeżeli by cię... Joshua, zrób coś! Pilnuj go! Ja pierwsze co, to od razu mówię, szukam jakiegoś sznura, czegokolwiek, czym można związać. To rzuć na szczęście. Znajdujesz jakieś tam takie sznury do bielizny, nie? Żeby sobie można zawiesić gdzieś tam w pranie na przykład, nie? Okej, okay, więc bardzo szybko, mając zręczne palce dosyć spore, już nie wiem, czy jest sens na rzucanie tego, chciałbym mu tak, związać ręce, przywiązać je do nóg, jego stóp, tak, w sensie ręce do stóp i mu wpieprzyć pewnie jakieś skarpety, majtki czy coś do ust, żeby nie był w stanie cokolwiek mówić. Bo wiem, że mówienie też nie jest wskazane dla niego. Nie wiem, jak szybko mi z tym pójdzie. A jeżeli mi się z tym uda, to wrócić z powrotem do Ernesta, no, nie wiem. Jak mu dopomóc? Wody poszło. Ja wyleciałem na zewnątrz jak strzała, drąc się w niebo głosy lekarza, halo lekarza na pomoc, pomocy, szukając po prostu po okolicy jakiegokolwiek... No, rzuć na szczęście, jeżeli będziesz miał więcej niż zwykły sukces, to znajdzie się lekarz mieszkający w tej kamienicy, jeśli będziesz miał po prostu sukces, no to ktoś po prostu zadzwoni albo coś takiego, nie? No to kiedy zacząłeś tak nerwowo biegać po tej kamienicy i wołać o pomoc i o lekarza, to usłyszałeś, że ktoś tam z jakiegoś mieszkania się wychylił. Panie, zaraz zadzwonię i tam... Panie, szybko!
I ktoś tam wykręca gdzieś tam numer na centralkę, żeby go połączyli z jakimś lekarzem albo z pogotowiem ratunkowym. Okej, okay, ja w międzyczasie jak próbuję ustabilizować księciunia naszego, który leży w opłakanym stanie. Kompletnie nie wiem, co mam robić, nie wiem. Wodę z kranu mu tam przepłukuję, coś tam próbuję go ustabilizować, żeby nie telepało go jakaś padaczka, czy coś w tym stylu. Wiesz co, no nawet ten, wpadasz do tej, do kuchni, otwierasz szafki, nie wiem, wygarniasz, czy to nie ma jakichś lekarstw i tak dalej, wpadasz do tej pracowni, z której wyleciał Jack Hines i tam po prostu, wiesz, rozrzucasz, widzisz, że tam jakieś są fiolki z ziołami i tak dalej, natykasz się na miskę, w której widzisz ten zielony proszek, który widzieliście na framudze okna w mieszkaniu w rezydencji Sir Stanleya Herbera, ale wiesz, w końcu jakieś tam sole trzeźwiącze czy coś tam, wiesz, jakieś, no nie wiem, laudanum, no nie wiem, cokolwiek, co tam wpadnie ci w ręce, co kojarzysz mniej więcej z nazwy, zabierzesz ze sobą, wiesz, tam nerwowo do tego. Odkręcam. Wodą, wiesz, polewasz wodą buzię, żeby tam wypłukać ewentualnie to te... Czerwone, niebieskie. Zamykam, strząsam głową. Dzięki tej akcji Ernest Myrtle odzyskuje 2 punkty żywotności. No i nie umrze tej nocy, przynajmniej do momentu, kiedy nie przybędzie lekarz. Dzięki starzy. Kumple, pani, towarzysze. Starałem się. Niedługo później, oprócz tego, że ponieważ było słychać strzały w mieszkaniu Tomasa Rossa, to po tym jak ktoś wezwał lekarza, z syrenami karetki, która gdzieś tam zbliżała się do tutaj, na pewno dało się też usłyszeć nadciągające syreny policyjne. I... Przekazując jeszcze Finlayowi, że ta pomoc zaraz będzie i się oczywiście zaraz patrzę sprawdzić, co się z Ernestem w tym momencie dzieje, czy to jakkolwiek pomaga. No, jest nadal nieprzytomny, ale już przynajmniej nie jego ciałem nie targają konwulsje i nie ma problemów z oddychaniem. Oddycha płytko, ale w miarę miarowo najprawdopodobniej w miarę udało się Finlayowi jakimś cudem ustabilizować pacjenta. W tym momencie do mieszkania wpadają przedstawiciele Scotland Yardu, którzy po prostu każą wam się nie ruszać, nie? A ja tak wskazuję na tą herbatkę na stole tylko. Tylko nie pijcie. Ci niegodziwcy próbowali nas otruć, a naszego towarzysza otruli. Na mój nóż. Janek Podasu. Ktoś tam skiwnął ci głową, ale i tak was skują was razem z Joshua. Wszelki wypadek, zgarniają nieprzytomnego nadal Tomasa Rossa z podłogi, inni tam wpadają, żeby zabezpieczyć ciało nieżyjącego, nie, też nieprzytomnego, bo on jeszcze żył. Nieprzytomnego, nie zabił go. Jacka Hinesa. Kiedy was wszystkich wyprowadzają, a resztę wynoszą z mieszkania, w tym wielebnego Ernesta Myrtle wynoszą na noszach ci z ratownicy, to w korytarzu wpada na was zafrasowany... Znaczy w korytarzu wpada na was zafrasowany Robert Cook, który z dwoma innymi z tymi studentami z Niemiec, którzy byli też członkami, właśnie wchodzą do kamienicy. Co tu się stało? Na Boga! Panie Robercie, chętnie opowiemy, ale biorąc pod uwagę okoliczności, to chyba nie mamy innego wyboru niż opowiedzieć na komisariacie. Powiem krótko. Mieliśmy rację i poproszę o posadę w Scotland Yardzie. Okej. Okay. Zostajecie zabrani na komisariat Scotland Yardu, gdzie zostajecie poddani gruntownemu przesłuchaniu na okoliczność zajścia w domu Tomasa Rossa, więc teraz bym poprosił was przytomnych, też? Czyli Finlaya Jacksona i Joshua Greena, na rzut na jakąś umiejętność społeczną, z której chcecie skorzystać, tłumacząc się z tego, jak to wszystko wyglądało i czy policja wam uwierzy. Proszę cię bardzo. Teraz bardzo ważne pytanie. Majętność to nie jest majętność społeczna, to nie? No co, ty chcesz przekupstwa użyć w stosunku do policjantów? Nie, to chyba nie jedna z nich. No nie, bo po prostu tak patrzę i nie mam chyba żadnej umiejętności społecznej.
oprócz wyceny, ale to też mało społeczna, więc nie wiem. No ja się wygadałem. Mhm. Ostatnio gadanina mi weszła, ale patrzę, czy perswazja jest na 10, okej. Okay. Chyba, że żuraw pozwoli, że moje wygadanie i ciebie wyciągnie. Zobaczymy. No nie, nie, nie. Mi nie wierzą, ale to pewnie przez ten nabuzowanie, rozbiegany wzrok i krew na ostrzu może. Koniecznie. No to ostatnie szczególnie. Więc... Tak, ja jestem zbryzgany krwią pewnie, jakoś tak po dźganiu ich. Z Finlay strasznie mętnie się tłumaczysz ogólnie i zbudzasz podejrzenia. Jedynie gładka gadka Joshua Greena, który ładnie i w miarę rzeczowo opowiada całą sytuację i historię ze śmiercią Stanleya Herbera, wydarzenia na dworcu, wydarzenia w domu Thomasa Rossa. Raczej zakładam, że pomijasz te bardziej niesamowite elementy, jak używanie jakiejś zapewne magii czy umiejętności telepatycznych przez... Dla zwykłych panów policjantów ja to pominę jak najbardziej, natomiast jeżeli rozmawiam bezpośrednio z panem Robertem, to dodam te szczegóły. Znaczy, z Robertem macie przyjemność stoczyć jakby rozmowę nieco później, kiedy on was odwiedza po prostu jeszcze siedzących w celi. Okej. Okay. Żeby z wami porozmawiać tak bardziej jako odwiedzający, a nie jako policjant na służbie. Gdy mu referujesz na temat Thomasa Rossa, że korzystał z jakichś okultystycznych technik, które wpływały na twój umysł, jakoś zmącił twój umysł, przejął twoją wolę i każą ci strzelać do przyjaciela. Na szczęście nie jesteś zbyt dobrym strzelcem, co było pewnie błędem ze strony pojmanego Thomasa Rossa, który ponoć jak na razie przebywa w szpitalu pod kuratelą policyjną. Czekają go zarzuty usiłowania zabójstwa, przede wszystkim ze względu na próbę otrucia was cyjankiem potasu. Natomiast no, razem z Jackiem Heinzem, ponieważ Jack Heinz też będzie oskarżony o próbę zabójstwa za pomocą strzelby, tak? Co też się nie udało. Finlay został opatrzony. Kurde, tylko to Robert może się dowiedzieć, że prawdopodobnie Jack Heinz i tak był pod wpływem jakiegoś zaklęcia Thomasa Rossa. Nie do końca mam pomysł, w jaki sposób sprawić, żeby policja na podstawie czegoś takiego mogła ułaskawić samego Heinza. Heinz, nie wiadomo, co się z nim stanie, ponieważ no, ci panowie będą oczekiwali na postępowanie sądowe, proces, który ich czeka. Na pewno powstrzymaliście przeprowadzenie rytuału w towarzystwie w londyńskim bractwie ezoterycznym. Być może zgodnie z waszymi założeniami udało wam się uratować życie wielu ludzi. Być może nigdy się tego w sumie nie dowiecie, bo do rytuału nie doszło. Jack Heinz na razie, przynajmniej w najbliższych miesiącach, razem z Thomasem Rossem przebywają w areszcie śledczym Scotland Yardu, czekając na proces. Wy jesteście tam oczywiście wzywani na składanie gruntownych zeznań. Ernest Myrtle bardzo powoli w szpitalu dochodzi do siebie, zanim odzyska pełni sił. Z racji tego, że już nie jest młodzieniaszkiem, minie trochę czasu, ale tak naprawdę o włos od śmierci się znalazł i tylko pomoc Finlaya Jacksona oraz lekarzy sprowadzonych przez Joshua Greena uratowała mu życie. Nie był świadkiem tych zajść bardziej niesamowitych i nie z tej ziemi, których był świadkiem Joshua. Więc moja wiara pozostaje niezachwiana. Tak, twoja wiara pozostaje niezachwiana. Starasz się, zakłada, że twoi przyjaciele nie mieli złych intencji, więc raczej starasz się wierzyć w to, że oni wierzą w to, o czym tobie opowiadali, kiedy odwiedzali cię w szpitalu. No ale twoje podejście do okultyzmu i ezoteryki każe od siebie jakby odpychać tą wiedzę, którą oni tobie przekazują. Natomiast jakiś czas później dowiadujecie się, że na temat Thomasa Rossa Robert Cook, który starał się utrzymać z wami jakiś tam kontakt, przekazał wam, że nie udało się ustalić prawdziwej tożsamości Thomasa Rossa. Poza tym, że najprawdopodobniej z pochodzenia był Francuzem, ale nie chciał zdradzić swojej prawdziwej tożsamości, a Scotland Yardowi nie udało się ustalić, kim naprawdę jest.
I kiedy po tych wszystkich procedurach policyjnych i tak dalej, nie wiem, czy zostawaliście w Londynie, czy też postanowiliście wyjechać z Londynu i zająć się własnym życiem? Rekonwalescencją. Rekonwalescencją. Ale zakładam, że śledziliście w jakiś sposób, jak co się dzieje z schwytanym Tomasem Rossem i Jackiem Heinzem. To wedle sensacyjnych doniesień gazet, szczególnie brukowców londyńskich, w dniu rozprawy, jaka miała się odbyć w Sądzie Najwyższym, w Royal Court, tak, w Królewskim Sądzie Najwyższym, właśnie na temat zbrodni Tomasa Rossa i Jacka Heinza, doszło do niesamowitych wydarzeń, których świadkowie nie do końca są pewni, czy faktycznie się wydarzyły, ponieważ Thomas Ross wziął i uciekł. Wielu twierdzi, że uciekł wylatując przez okno budynku po prostu w tajemniczy i niesamowity sposób. Tak? Jack Heinz został skazany na więzienie za współudział w próbie morderstwa. No was, no bo dowodów na... No. Dowodów... Zamordowanie panle ja nie mam. Tak, dowodów na zamordowanie... Znaczy tak, Thomas Ross miał być skazany jeszcze za zlecenie morderstwa Edwarda Merita, ponieważ schwytano Harego i wyciągnięto z niego zeznania, że faktycznie według jego zeznań, ludzie wyglądający właśnie jak Thomas Ross i Jack Heinz złożyli mu propozycję zabicia Edwarda Merita za równowartość 100 funtów, więc za to jeszcze Heinz poszedł siedzieć. A w sumie pytanie. Natomiast Thomas Ross nie dał się. Były te zielone sole i tak dalej, bo to co było u Stanleya w sumie na mieszkaniu. To też pokazywaliśmy jako dowody, to myślę, że... Znaczy... Ale to tak to się jak uciekł. Policja po prostu zabezpieczyła to jako różnego rodzaju materiał dowodowy, natomiast z tego co mam, Robert Cook mówił na ten temat, no to tylko według badań laboratoryjnych wykazało, że są to jakieś tam zmieszane, sproszkowane składniki pochodzenia to roślinnego, czyli jakieś zioła oraz od zwierzęcego, na przykład kości zwierząt typu nietoperze, które zasadniczo od strony chemicznej nie mają żadnego zastosowania, ale mogą być praktykowane w jakichś tam praktykach okultystycznych, nie? Więc tak się kończy ta historia. Thomas Ross. Lokaj nie wyszedł z katatonii. Do Thomasa Cooka nie było kota. Znaczy do Thomasa Rossa. Nie. Masa, tak. Kotem był Jack Heinz, który próbował zastrzelić. Nie, tylko się upewniam, że faktycznie fizycznego kota nie było, tylko to. A mogłem przestać być. A. Jeszcze w jakichś tam rzeczach Thomasa Rossa znaleziono jakieś manuskrypty spisane językiem francuskim, datowane na czasy panowania Ludwika XVI. Wiadomo o czym, czy nie wiadomo? No, jakieś manuskrypty okultystyczne, ale nie mieliście okazji się z nimi zapoznać. Nas już to nie interesowało aż tak bardzo. No, muszę przyznać, że jak na Cthulhu, to chyba jedno z lepszych zakończeń, jakie mogło nas spotkać. No, dynamicznie. Żuraw ma problem. Cały czas próbuje zrobić total party kill na Cthulhu i cały czas jesteśmy co do tego bardzo oporni. Gramy w palpa bez palpa. Dokładnie. Tak. Dokładnie. Ja i moje popieprzone postacie. Następnej postaci nie robię wygadanej. Nie ma szans. Ej, ale ja na przykład hrabiego zrobiłem wygadanego. Jakoś też przeżyliśmy. Nie, hrabi. Ja dalej czekam na publikację całego ciągu tych rozgrywek dziejących się w Polsce. Na Będą w swoim czasie, ale na razie zbiórka na Earthdown, więc przede wszystkim skupiam się na publikacji materiałów z Earthdowna. Tak, więc tutaj Matt Snoki nam towarzyszyła na czacie razem z Beatą i tam kibicowały wiernie. Cóż, na tym się kończy historia sprzed tysiącleci. Nie do końca rozwiązali się tą zagadkę, ale powstrzymaliście rytuał. Zło. Więc może wasze postaci mogą być dumne z tego, że najprawdopodobniej mogą wierzyć, że uratowały Londyn od zagłady na przykład, kostur, tak jak to myślą Joshua. Kostur leży w
Scotland Yardzie. Tak. Można jeszcze coś z tym zrobić kiedyś. Chyba, że już nie leży, a my o tym nie wiemy. Jak piszą, że więcej w tym komplecie graczy. Więcej, więcej. Pewnie będzie. Na pewno wrócimy do Cthulhu. Pytanie, czy będziemy chcieli wrócić do zapowiadanej wcześniej rozgrywki w Peru i historii, która doprowadziła do rzeczy, które działy się w krakowskiej Enigmie. Zobaczymy. Dzięki za udział. Dziękuję swoim graczom jeszcze, za udział. Jeszcze nie raz będę denerwować żurafa, obiecuję. Tak, i dziękujemy wam widzowie za towarzystwo. Zapraszamy na kolejne streamy, o których będę informował na pewno na swoich social media. I życzę dobrej nocy, dobranoc. Jeżeli spodobało ci się, drogi słuchaczu, to co robię, zapraszam do odwiedzenia swoich mediów społecznościowych. YouTube, Facebook, Twitch, Instagram. Wszędzie znajdziecie mnie wpisując w wyszukiwarce żuraw.pl. Linki w opisie każdego odcinka.